Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy w Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej na webinarium, które jest transmitowane z naszego ministerstwa. Webinarium przygotowane przez Grupę Roboczą do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Zanim wszystko rozpoczniemy, tylko dwie informacje techniczne dla Państwa. Oglądać nas Państwo możecie dzisiaj za pośrednictwem kanału YouTube Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz też na fanpage'u Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, czyli na Facebooku. Jednocześnie też członkowie Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz sygnatariusze Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni mogą uczestniczyć w tym webinarium za pośrednictwem platformy Zoom i kiedy przyjdzie odpowiedni czas, w trakcie webinarium będą też Państwo mieli możliwość zadawania pytań. Jak Państwo widzicie, jest też z nami pani tłumaczka, która tłumaczy to wydarzenie na polski język migowy, ponieważ jak Państwo wiecie, Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej jest też realizatorem dużego rządowego programu Dostępność Plus i tłumaczy dzisiaj dla Państwa pani Anna Borycka. Witamy Panią serdecznie. A teraz już bardzo poprosimy o otwarcie i rozpoczęcie naszego webinarium pana dyrektora generalnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Roberta Bartolda. Panie dyrektorze, zapraszamy. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałbym przede wszystkim powitać Państwa serdecznie. Szerokie grono przedstawicieli uczelni, które dzisiaj tutaj zjawiło się na tym webinarium, wykładowców, pracowników, studentów, a także doktorantów. Dzisiaj, proszę Państwa, spotykamy się na webinarium, podczas którego będziemy rozmawiali o społecznej odpowiedzialności uczelni. Z Państwa perspektywy, z perspektywy interesariuszy wewnętrznych uczelni, webinarium to jest organizowane przez Grupę Roboczą do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, działającą przy Zespole do Spraw Zrównoważonego Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, który jest organem doradczym Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej. Grupa robocza, która ma charakter otwarty, skupia aktualnie już ponad 100 przedstawicieli szkół wyższych angażujących się w aktywne działania promujące rozwój idei społecznej odpowiedzialności uczelni. Bardzo nas to cieszy, że środowisko akademickie w całej Polsce odpowiedziało tak dużym zaangażowaniem na nasze inicjatywy w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni. Jak być może Państwo pamiętają, kolejne uczelnie przystępowały do deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni podczas trzech konferencji, które były organizowane przez nasze ministerstwo. Najliczniejsze grono 77 uczelni przystąpiło w ubiegłym roku, w czerwcu. Dzisiaj sygnatariuszami naszej deklaracji jest już łącznie 160 uczelni. To jest naprawdę duże grono, jest to imponująca liczba uczelni, które zobowiązały się do tego, żeby wdrażać praktyki społecznej odpowiedzialności uczelni. Ta liczba też daje nam ogromną liczbę dobrych praktyk, bo każda uczelnia przynosi nowe pomysły i nowe doświadczenia. Warto też podkreślić, że w trzech katalogach dobrych praktyk wydanych przez Grupę Roboczą mamy już łącznie 450 tych praktyk nadesłanych przez uczelnię, a nowy katalog, który wkrótce zaprezentujemy, będzie zbierał doświadczenia z 2022 roku. Społeczna odpowiedzialność polskich uczelni rozwija się coraz bardziej dynamicznie, co też idzie w parze z ogólnym trendem coraz szerszego uwzględniania kwestii zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności zarówno przez biznes, jak też inne organizacje i podmioty społeczno-gospodarcze. Z pewnością rola uczelni w tym zakresie szczególna, co podkreślono w Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Szczególna rola uczelni jako miejsca tworzenia i przekazywania wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości zobowiązuje je do uwzględnienia i stosowania zasad społecznej odpowiedzialności we wszystkich obszarach działalności oraz upowszechniania tych zasad wśród interesariuszy. Po latach wdrażania idei społecznej odpowiedzialności uczelni przyszedł czas na pewne podsumowanie. Istnieje potrzeba analizy, co już udało się osiągnąć,
i jakie wyzwania stoją przed środowiskiem akademickim w różnych wymiarach społecznej odpowiedzialności. Dzisiaj chcielibyśmy spojrzeć na społeczną odpowiedzialność uczelni przede wszystkim oczami ich interesariuszy. I to interesariuszy wewnętrznych. Oddajemy zatem głos wykładowcom, pracownikom, studentom i doktorantom. To te grupy interesariuszy przedstawiły swoje opinie w ogólnopolskim badaniu ankietowym na temat diagnozy realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni, które było przeprowadzone w ubiegłym roku przez grupę roboczą do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Dzisiaj przedstawimy Państwu wnioski z tego badania, a także wsłuchamy się w głos interesariuszy wewnętrznych uczelni podczas panelu dyskusyjnego. Na koniec chciałbym życzyć wszelkich sukcesów we wdrażaniu zasady społecznej odpowiedzialności uczelni na Państwa uczelniach. Z rozmów z Państwem wiemy, jak wiele satysfakcji przynoszą podejmowane przez Państwa działania. Takie jak chociażby pomoc dla obywateli Ukrainy, których tak wiele przykładów widzieliśmy w ostatnim czasie. Prosimy też pamiętać, że zawsze jesteśmy otwarci na rozmowę, współpracę i wsparcie Państwa w podejmowanych działaniach. Życzę wszystkim udanego spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy, panie dyrektorze. I jak już państwo wiecie, tematem naszego webinarium dzisiaj będziemy rozmawiać o społecznej odpowiedzialności uczelni oczami interesariuszy wewnętrznych, czyli jak to wygląda właśnie z wewnątrz uczelni. Jeśli możemy poprosić o włączenie już prezentacji, to pokażemy państwu, jaki zaplanowaliśmy program na dzisiejsze spotkanie, ponieważ program jest bardzo bogaty. Rozpoczniemy od omówienia wyników badań, które były poświęcone właśnie diagnozie realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni. Natomiast następnie czeka Państwa bardzo ciekawy panel dyskusyjny, w ramach którego będą Państwo mogli usłyszeć rozmowę na temat tego, jakie wyzwania stoją przed społeczną odpowiedzialnością uczelni właśnie w różnych uczelniach, z różnych perspektyw. Następnie tak zaplanowaliśmy mniej więcej około godziny 12:30 i będziemy mieli właśnie możliwość krótkiej rozmowy, takiej sesji pytań i odpowiedzi, która będzie otwarta właśnie dla członków grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni oraz dla przedstawicieli uczelni, które są sygnatariuszami deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni. Planujemy, że zakończymy to spotkanie o godzinie 13:00. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Proszę Państwa, zapraszamy. W tej chwili zapraszam panią dr Agatę Lulewicz-Sas ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, aby przedstawiła Państwu wyniki badania, które były realizowane właśnie w ramach projektu badawczego Grupy Roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni na temat diagnoza realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni w praktyce. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, ja mam przyjemność przedstawić wyniki badań Grupy Roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni na temat diagnozy realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni. Badania były realizowane w zespole badawczym. W skład tego zespołu badawczego wchodziły następujące osoby. Pani profesor Janina Filek, pani profesor Inna Chowrak, pani profesor Magdalena Kaźmierczak, pani profesor Magdalena Kozera-Kowalska, pani profesor Joanna Kulczycka, pani profesor Barbara Pawłowska, pani profesor Monika Przybysz, pan profesor Piotr Wachowiak, pani doktor Ewa Jastrzębska, pani doktor Jolanta Korkosz-Gębska, pani doktor Katarzyna Osiecka-Brzeska, pani doktor Magdalena Popowska, pani doktor Katarzyna Strzała-Osuch, pani doktor Mariola Zalewska, pani magister, a dzisiaj doktor, pani Wioletta Gałat i pani magister Ewelina Pędziwiat. Ja też realizowałam te badania, koordynowałam badania. Proszę Państwa, na podstawie przeglądu literatury zauważyliśmy, że brakuje aktualnych wyników badań dotyczących implementacji koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni,
Szerokie badania były prowadzone przez profesora Geryka, natomiast obejmowały one lata 2008-2010, czyli dzisiaj nie są już najbardziej aktualne. Analiza literatury wykazała niepełność i fragmentaryczność badań i my podjęliśmy próbę wypełnienia istniejącej luki badawczej. Celem badań było poznanie opinii poszczególnych grup interesariuszy na temat realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni. Adresatami badań były trzy grupy interesariuszy: kadra zarządzająca uczelnią, pracownicy uczelni, i tutaj pracowników podzieliliśmy na pracowników nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Trzecią grupę stanowili studenci i doktoranci. Badanie skierowane było do członków senatu uczelni, czyli do grupy, która bierze udział w podejmowaniu decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym, wie, jakie decyzje są podejmowane w uczelniach. Badanie miało charakter ogólnopolski, badaniem objęte zostały uczelnie i publiczne, i niepubliczne. Badanie zostało przeprowadzone techniką KAWI w zeszłym roku, w dniach od 20 czerwca do 22 lipca. Opracowaliśmy trzy narzędzia badawcze. Jedna ankieta skierowana była do kadry zarządzającej i ona obejmowała 28 pytań merytorycznych. Druga ankieta skierowana była do pracowników uczelni, zawierała 10 pytań merytorycznych. I trzecia ankieta skierowana do studentów i doktorantów obejmowała 14 pytań merytorycznych. Próbę badawczą tworzyło 46 respondentów z grupy kadra zarządzająca uczelnią. Mieliśmy 446 respondentów z grupy pracownicy uczelni i 45 respondentów z grupy studenci i doktoranci. Jeżeli chodzi o kadrę zarządzającą, to 49% to są pracownicy czy kadra zarządzająca uczelniami publicznymi, 51% uczelniami niepublicznymi. Jeżeli chodzi o funkcję, to 34% próby stanowili rektorzy prezydenci, 40% osoby wyznaczone przez rektora do reprezentowania uczelni i 26% osoby odpowiedzialne za realizację koncepcji społecznej odpowiedzialności uczelni. Największa część próby pochodziła z wyższych szkół zawodowych, 34%, uczelnie ekonomiczne, uniwersytety stanowiły po 14%, uczelnie medyczne 11%. Największa grupa respondentów pochodziła z województwa mazowieckiego, 20%, na drugim miejscu województwo podlaskie, 11%. Jeżeli chodzi o pracowników uczelni, to tutaj mieliśmy z uczelni publicznych, mieliśmy w próbie 83% respondentów z uczelni publicznych, a tylko 17% z uczelni niepublicznych. Biorąc pod uwagę stanowisko pracy, mieliśmy w próbie 80% nauczycieli akademickich i 20% to byli pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Największą grupę stanowili 32% stanowili profesorowie uczelni, 30% adiunkci, 10% profesorowie, ale też w próbie mieliśmy i asystentów, i instruktorów, lektorów, trenerów, pracowników administracyjnych. Z wyższych szkół zawodowych w próbie znalazło się 25% respondentów, z uniwersytetów 20%, z uczelni ekonomicznych i uczelni technicznych po 10%. I najliczniej reprezentowane było województwo małopolskie, 16% próby, mazowieckie 14%, lubelskie 12%. Trzecia grupa, studenci i doktoranci. I tutaj w próbie mieliśmy 52% kobiet, 48% mężczyzn. Najwięcej osób to są studenci, 43% to są studenci studiów magisterskich, 28% to są studenci studiów doktoranckich i studenci kształcą się, oczywiście studenci objęci próbą, kształcą się w obszarze nauk społecznych, to jest 39% próby, 17% w obszarze nauk inżynieryjno-technicznych, 15% w naukach medycznych i naukach o zdrowiu.
Jeżeli chodzi o rodzaj uczelni, najwięcej osób badanych kształci się w uniwersytetach 28% próby, w wyższych szkołach zawodowych 18%, uczelniach ekonomicznych 13%, uczelnie artystyczne i uczelnie służb państwowych po 8%. I tutaj, jeżeli chodzi o województwa, to najbardziej reprezentowane jest województwo lubelskie 18%, mazowieckie i dolnośląskie po 15%. Przedstawię teraz Państwu wybrane wyniki badań i będę je przedstawiała w podziale na kadrę zarządzającą uczelnię, później przejdę do pracowników i na koniec do studentów i doktorantów. Szanowni Państwo, biorąc pod uwagę badania, z badań wynika, że 92% respondentów odpowiedziało, że uczelnia realizuje koncepcję społecznej odpowiedzialności. Tylko 4% respondentów stwierdziło, że taka koncepcja nie jest realizowana. I wśród powodów braku realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności respondenci wskazali brak wiedzy na temat społecznej odpowiedzialności, brak środków finansowych na realizację tej koncepcji, brak szkoleń, brak inicjatyw ze strony pracowników, brak zasobów kadrowych i brak struktur w uczelniach. Zapytaliśmy respondentów, czy w uczelniach, które reprezentują, są jednostki dedykowane wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności. I tutaj tylko 28% respondentów odpowiedziało, że tak. I takimi osobami są pełnomocnicy do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni. Najczęściej taka odpowiedź padała. Są powoływane komisje do spraw społecznej odpowiedzialności. 18% respondentów wskazało, że taką osobą jest rektor. Uczelnie posiadają dokumenty, które odnoszą się do koncepcji społecznej odpowiedzialności i blisko 70% badanej kadry zarządzającej wskazało, że taki dokument strategiczny jest. Najczęściej takie odniesienia do koncepcji społecznej odpowiedzialności widoczne są w strategiach uczelni. 90% respondentów wskazało, że właśnie w strategii uczelni jest odniesienie do koncepcji społecznej odpowiedzialności. Także takie odniesienie jest w misjach uczelni, w statutach uczelni. Jeżeli chodzi o dokumenty operacyjne, to respondenci wskazali, że 48% respondentów wskazało, że w dokumentach operacyjnych jest takie odniesienie. I najczęstszymi dokumentami wskazywanymi przez respondentów był dokument realizacji społecznej odpowiedzialności tworzony przez najwyższe kierownictwo dla całej uczelni. 55% próby wskazało taką odpowiedź. Dokument realizacji społecznej odpowiedzialności uczelni tworzony dla całej uczelni przy współudziale studentów, doktorantów i pracowników. Są opracowywane specjalne dokumenty w zakresie społecznej odpowiedzialności w postaci kodeksu etycznego. Też są programy czy dokumenty w postaci programu dla osób z niepełnosprawnościami. Zapytaliśmy kadrę zarządzającą o powody prowadzenia działań społecznie odpowiedzialnych i tutaj ankietowana grupa respondentów wskazała, że bardzo często takim powodem jest odgórna decyzja władz uczelni. 82% próby wskazało taką odpowiedź, ale też wśród powodów znalazło się uwzględnienie potrzeb i oczekiwań interesariuszy uczelni, poczucie moralnego obowiązku, poprawa wizerunku uczelni, czy też dostosowanie się do istniejących wymogów prawnych. Zapytaliśmy respondentów, czy uczelnie mają raporty, czy mają opracowane raporty społecznej odpowiedzialności i tylko 23% próby odpowiedziało twierdząco. 62% próby odpowiedziało, że takich raportów nie ma, ale w planach w okresie dwóch najbliższych lat takie raporty powstaną. Tylko 15% badanej próby odpowiedziało, że uczelnia nie zamierza opracowywać raportów społecznie odpowiedzialnych. Natomiast wśród tych 23% osób, które odpowiedziały twierdząco, zapytaliśmy też o to, jakie raporty są opracowywane i najczęściej wskazywana odpowiedź to raporty opracowywane na potrzeby kierownictwa i tu mieliśmy 7 wskazań,
Są też raporty kompleksowe zgodne z własną metodologią uczelni, 5% wskazań, raporty, które związane są z przynależnością do PRIME, 3 wskazania i jedna uczelnia, jeden respondent odpowiedział, że są przygotowywane raporty zgodnie z metodologią GRI. Zapytaliśmy też respondentów, jakie są powody nieopracowywania raportów społecznych i tutaj wśród odpowiedzi znalazł się brak obowiązku prawnego, 63% odpowiedzi, brak odpowiednich zasobów kadrowych do przygotowania takich raportów, również 63%, brak środków finansowych na przygotowanie raportu i brak zachęt do raportowania ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Pytaliśmy też respondentów o działania, które kierują uczelnie do poszczególnych grup interesariuszy. I tak wśród takich działań kierowanych do pracowników znalazły się organizowanie przedszkoli uniwersyteckich, organizowanie specjalnych pokoi dla opiekunów z dziećmi, specjalne pokoje dla osób z niepełnosprawnościami, są też dodatki do wczasu, jest oferowana opieka psychologiczna, czy też prezenty na święta. Uczelnie kierują też do specjalne działania w stronę studentów i doktorantów i najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami były specjalne wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, opieka psychologiczna, programy kulturalne, ale też seminaria tematyczne, programy szkoleniowe czy programy wolontariatu. Uczelnie kierują też działania w kierunku społeczności lokalnej i najwięcej wskazań mieliśmy w obszarze działań na rzecz seniorów. Uczelnie organizują uniwersytety trzeciego wieku. Są też kierowane działania w stronę młodzieży, są organizowane młodzieżowe uniwersytety, też uniwersytety dziecięce. Działania realizowane na rzecz środowiska naturalnego, czyli w kierunku tak zwanego milczącego interesariusza. Tutaj najczęściej uczelnie wskazywały, czy respondenci wskazywali na takie odpowiedzi jak segregacja odpadów, oszczędność energii elektrycznej, oszczędność wody, oszczędność energii cieplnej. Zapytaliśmy badaną kadrę zarządzającą uczelnią o bariery prowadzenia działań zgodnej z koncepcją społecznej odpowiedzialności i tutaj wśród odpowiedzi kadra znalazły się brak środków finansowych na realizację koncepcji, brak odpowiednich zasobów kadrowych, brak regulacji prawnych, brak zachęt ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki, brak struktur w ramach uczelni do prowadzenia działań zgodnych z koncepcją SOU. Też pytaliśmy o korzyści wynikające z wdrażania koncepcji i tutaj najczęściej respondenci podawali takie odpowiedzi jak budowa dobrej reputacji i wizerunku uczelni, wzrost kultury organizacyjnej, poprawa komunikacji z interesariuszami, wzrost satysfakcji pracowników, wzrost satysfakcji studentów i doktorantów. Druga badana grupa to pracownicy uczelni i tutaj wśród tej grupy próbowaliśmy się dowiedzieć, z czym pracownikom kojarzy się koncepcja społecznej odpowiedzialności i najczęściej pojawiały się odpowiedzi, że koncepcja społecznej odpowiedzialności kojarzy się z przestrzeganiem zasad etycznych, ze współpracą z otoczeniem, ale też na kolejnych miejscach były odpowiedzi, że koncepcja społecznej odpowiedzialności kojarzy się z przestrzeganiem prawa czy z wypełnianiem statutowych obowiązków uczelni. Zapytaliśmy pracowników, czy wiedzą, czy mają wiedzę, czy uczelnia podpisała deklarację społecznej odpowiedzialności i tutaj warte podkreślenia jest to, że jest duży poziom niewiedzy wśród pracowników, bo jeżeli chodzi o uczelnie niepubliczne, 68% pracowników nie miało takiej wiedzy, czy taka deklaracja jest podpisana. W przypadku uczelni publicznych ten odsetek był troszeczkę mniejszy, bo stanowił 47% próby. Pytaliśmy też pracowników, jak angażują się uczelnie we wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności. I tutaj respondenci wskazali na
takie działanie jak wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, dodatki do wczasów, programy sportowe, programy kulturalne, prezenty na święta, ubezpieczenia medyczne. Jeżeli chodzi o aktywność prozdrowotna, najczęściej pojawiającymi się odpowiedziami była opieka psychologiczna, szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi, szkolenia dotyczące radzenia sobie ze stresem. W kolejnym obszarze, obszarze etyczno-społecznym, najczęściej wskazywane odpowiedzi to organizacja kampanii społecznych, organizacja konferencji dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu, programy etyczne, czy też specjalne pokoje dla osób z niepełnosprawnościami. Kolejny obszar to jest rozwój osobisty i zawodowy. I tutaj pracownicy najczęściej wskazywali takie działania jak dodatkowe szkolenia inicjowane przez pracowników, kursy, szkolenia, studia podyplomowe, certyfikowane szkolenia specjalistyczne, szkolenia językowe, szkolenia w zakresie umiejętności interpersonalnych, czy też szkolenia z zakresu zarządzania zespołem. Kolejny obszar, obszar prośrodowiskowy, i tutaj pracownicy widzą zaangażowanie uczelni w takie działania jak segregacja odpadów, oszczędność energii elektrycznej, oszczędność energii cieplnej, oszczędność wody, oszczędność zużycia papieru. Zapytaliśmy pracowników uczelni o bariery prowadzenia działań SOW i tutaj najczęściej wskazywanymi odpowiedziami były niewystarczająca wiedza na temat zastosowania społecznej odpowiedzialności uczelni czy w ogóle CSR-u, brak motywacji do działań w inicjatywach dotyczących CSR-u czy zrównoważonego rozwoju, niewystarczająca komunikacja w obszarze społecznej odpowiedzialności uczelni, brak zaangażowania społeczności uniwersyteckiej, brak seminariów, warsztatów w tym zakresie. Trzecia grupa respondentów to byli studenci i doktoranci. I tu zapytaliśmy studentów i doktorantów o znajomość koncepcji kojarzonych ze społeczną odpowiedzialnością. Największa grupa respondentów znała koncepcję zrównoważonego rozwoju, 42%. Po 38% respondentów znało koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu i społecznej odpowiedzialności uczelni. Natomiast też warte zauważenia jest to, że 40% badanej próby nie znało żadnej z wymienionych koncepcji. Zapytaliśmy też o skojarzenia związane z koncepcją społecznej odpowiedzialności uczelni i tutaj respondenci odpowiedzieli, że ta koncepcja kojarzy się z przestrzeganiem zasad etycznych, ze współpracą z otoczeniem, ale też z wypełnianiem statutowych obowiązków uczelni czy z rosnącą dbałością o stan środowiska naturalnego. Pytaliśmy o źródła informacji o działaniach społecznie odpowiedzialnych i tutaj najczęściej badani wskazywali, że dowiadują się o działaniach społecznie odpowiedzialnych z mediów społecznościowych, 47% próby tak odpowiedziało, od wykładowców 29% próby i też warte zauważenia jest to, że studenci i doktoranci czytają raporty społeczne, bo takiej odpowiedzi udzieliło 22% próby. Zapytaliśmy też o zajęcia, na których poruszane są treści związane ze społeczną odpowiedzialnością. I tutaj najczęściej pojawiały się przedmioty etyka biznesu, zrównoważony rozwój, społeczna odpowiedzialność biznesu, etyka gospodarcza, ale 73% badanych nie miało zajęć z zakresu społecznej odpowiedzialności. Pytaliśmy, czy w ogóle uczelnie powinny podejmować działania społecznie odpowiedzialne i tutaj bardzo duża część próby, bo 87% powiedziało, że tak, uczelnie powinny realizować tego rodzaju działania, tylko 4% badanych odpowiedziało, że nie. Pytaliśmy też o to, w jakich obszarach powinny być realizowane, w jakich obszarach uczelnie powinny realizować koncepcję społecznej odpowiedzialności. I tutaj najczęściej pojawiający się obszar to jest obszar społeczny 58%, edukacyjny 47%, środowiskowy 33%, badawczy 26% próby tak odpowiedziało.
Proszę Państwa, pytaliśmy też respondentów o to, jakie działania są realizowane na uczelni. I tutaj najczęściej wskazywanymi działaniami były akcja oddawania krwi, rejestracja do bazy dawców szpiku kostnego, zbiórka karmy i darów materialnych dla schronisk dla zwierząt i też organizowanie zajęć wyrównawczych z przedmiotów sprawiających trudności studentom. Też interesowało nas w badaniu, czy studenci i doktoranci uczestniczą w działaniach podejmowanych na uczelniach. I tu studenci i doktoranci, 59% próby odpowiedziało, że tak często, tak sporadycznie, 25% próby nie angażuje się w działania społecznie odpowiedzialne. Podobnie jak w przypadku i studentów, i pracowników, i kadry zarządzającej, pytaliśmy o korzyści z wdrażania społecznej odpowiedzialności. Najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była budowa dobrej reputacji i wizerunku uczelni. 59% respondentów wskazało taką odpowiedź. Wzrost kultury organizacyjnej 46%, wzrost satysfakcji studentów, doktorantów ze studiowania na danej uczelni 38% próby. I bariery, do barier ankietowani zaliczyli niewystarczającą wiedzę na temat zastosowania społecznej odpowiedzialności, czy w ogóle społecznej odpowiedzialności uczelni, czy społecznej odpowiedzialności biznesu, brak motywacji do udziału w inicjatywach dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, brak zaangażowania społeczności uniwersyteckiej, no i też niewystarczająca komunikacja wdrażania społecznej odpowiedzialności uczelni. Proszę Państwa, najważniejsze wnioski. Zdaniem badanych grup interesariuszy, uczelnie powinny podejmować działania z zakresu społecznej odpowiedzialności. Inicjatywę realizacji działań społecznie odpowiedzialnych najczęściej podejmuje kadra zarządzająca uczelnią. Niewielka część uczelni posiada jednostki powołane z myślą o wdrażaniu koncepcji społecznej odpowiedzialności. Działania społecznie odpowiedzialne najczęściej są realizowane ad hoc. Stopień zaangażowania badanych interesariuszy w działania społecznie odpowiedzialne należy uznać za dość niski. Raporty społecznej odpowiedzialności to rzadko opracowywany przez uczelnię dokument. A główną barierą realizowania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności jest niewystarczająca wiedza na ten temat. I ostatni wniosek, zdaniem badanych interesariuszy, jedną z korzyści wdrażania społecznej odpowiedzialności jest budowa dobrej reputacji i wizerunku uczelni. Proszę Państwa, ukazał się raport z badań i zachęcam Państwa do szerszego zgłębienia wyników badań, bo te wyniki, które zaprezentowałam, to tylko część. Ze względu na limity czasowe nie byłam w stanie przedstawić Państwu wszystkich pytań, wszystkich odpowiedzi naszych respondentów, także zachęcam do zapoznania się z raportem z badań. Raport będzie dostępny na stronie internetowej, będzie do pobrania ze strony internetowej Szkoły Głównej Handlowej, ale też będzie dostępny na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pani dr Agata Lulewicz-Sas, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Właściwie w typowych okolicznościach konferencyjnych powinny zabrzmieć brawa i powinniśmy właśnie pokazać Państwu tutaj taki stolik z boku, gdzie można sobie też ten raport wydrukowany w wydrukowanej formie pobrać. Niestety jesteśmy tylko wirtualnie obecni, ale proszę Państwa, mamy przed nami bardzo ciekawa druga część naszego webinarium, mianowicie dyskusja na temat wyzwań społecznej odpowiedzialności uczelni. Może tylko jeszcze podsumowując wystąpienie pani dr Lulewicz-Sas i prezentację tych wyników z badań. Pani profesor Agaty Lulewicz-Sas, profesor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tylko przypomnimy, że to tak ładnie pani zaprezentowała, pani profesor, wszystko pięknie, znakomicie. Natomiast my, będąc aktywnie zaangażowani w pracę Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, doskonale pamiętamy początki w ogóle pomysłu na to badanie, jak długo rozmawialiśmy, jak długo toczyły się dyskusje, jak to badanie ma wyglądać, czemu ono ma służyć i właśnie jesteśmy bardzo wdzięczni i zobowiązani, że to udało się zrealizować w praktyce.
Bardzo się cieszymy. Proszę Państwa, przed nami druga część naszego webinarium, dyskusja. W studio z nami są znakomici goście. Pozwolą Państwo, że przedstawię w kolejności, zaczynając od pani profesor Janiny Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pani profesor jest od lat zaangażowana w problematykę społecznej odpowiedzialności uczelni. Od samego początku aktywnie uczestniczy w pracach grupy do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i bardzo się cieszymy, że pani profesor przyjęła kolejne nasze zaproszenie, aby dyskutować z nami na temat, jakie wyzwania stoją przed społeczną odpowiedzialnością uczelni. Jest z nami też pan profesor Roman Cieślak, rektor Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Bardzo dziękujemy panie rektorze, że pan też znalazł czas i mógł przybyć do nas. Następnie pani Katarzyna Witkowska, reprezentująca Kolegium Civitas w Warszawie, dział badań naukowych, konkretnie Kolegium Civitas, oraz przedstawiciel krajowej reprezentacji doktorantów, pan Michał Klimczyk. Panel dyskusyjny będzie redagował znany Państwu doskonale profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, który też jest jednocześnie koordynatorem prac Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Zanim oddam słowo i głos panie rektorze, to tylko jeszcze wyjaśnimy, dlaczego taki zaproponowaliśmy skład właśnie panelu dyskusyjnego, a nie inny. Między innymi, aby właśnie była taka możliwość, abyśmy mogli porozmawiać o społecznej odpowiedzialności oczami wewnętrznych interesariuszy, czyli mamy zarówno przedstawicieli władz uczelni, jak i osoby, właśnie mam na myśli tu panią profesor Filek, osoby od lat zaangażowanej w problematykę, ale też jak przez jakiś czas pełniącej funkcję we władzach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pani profesor doskonale pamięta te początki, kiedy pani się przebijała z pomysłem, właśnie ideą społecznej odpowiedzialności uczelni przez właśnie różne zakamarki administracyjne uczelni, jak to nie było takie łatwe. No i też mamy przedstawicieli właśnie środowiska doktorantów i pracowników administracyjnych działu badań naukowych na uczelni. Panie rektorze, oddajemy panu i państwu głos. Jesteśmy ciekawi, w jakim kierunku pójdzie ta dyskusja. Mają państwo godzinę na rozmowę, natomiast później będziemy mogli się połączyć właśnie z obserwującymi nasze webinarium członkami grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i też przedstawicielami uczelni, które są sygnatariuszami naszej deklaracji i też będziemy mogli właśnie usłyszeć jakieś pytania z ich strony i mamy nadzieję, że będą Państwo mogli odpowiedzieć. Bardzo proszę. Dziękuję Pani. Dzień dobry Państwu. To zawsze dla nas jest duża przyjemność, że możemy sobie podyskutować na temat społecznej odpowiedzialności polskich uczelni. To jest już kolejne webinarium poświęcone właśnie temu zagadnieniu. Natomiast to webinarium jest o tyle charakterystyczne, że możemy rozmawiać na podstawie przeprowadzonych badań i bardzo dziękuję pani profesor Agacie Lulewicz-Sas, że na siebie wzięła obowiązek właśnie przeprowadzenia tych badań i koordynowania tak dużym zespołem badawczym, ale rzeczywiście wyniki tych badań są bardzo interesujące. Natomiast my już od lat mówimy na temat społecznej odpowiedzialności. I ja sam spodziewałem się, że wyniki tych badań będą trochę lepsze. No ale musimy się zmierzyć z rzeczywistością i z tych badań wynika, że jeszcze przed wyższymi uczelniami jest dużo wyzwań i przed naszą grupą roboczą również. W tych badaniach pani profesor mówiła o korzyściach, jakie odnoszą uczelnie z wdrażania społecznej odpowiedzialności tej koncepcji. Niestety na pierwszym miejscu dla mnie niestety znalazło się budowanie wizerunku, reputacji uczelni. Według mnie to powinno być jedno z ostatnich miejsc, ale takie jest moje zdanie, że te korzyści powinny być zupełnie inne i powinny wynikać przede wszystkim z pewnych wartości
norm i zasad działania. Dlatego też pierwsze pytanie do drogich panelistów. Jakie państwo widzą korzyści? Czy rzeczywiście to jest taki obraz, że tą podstawową korzyścią jest budowanie wizerunku uczelni? Bo jeżeli sprowadzimy to, proszę państwa, tylko i wyłącznie do budowania wizerunku uczelni, to z całym szacunkiem mamy kolejne narzędzie marketingu. Ale chyba nie o to nam chodzi. Pani profesorko droga. Dziękuję bardzo za głos. Aha, muszę. Tak, mikrofon koniecznie. Tak. Dobrze. Dziękuję bardzo za głos. Myśmy się nie umawiali, ale ja jadąc dzisiaj pociągiem do Warszawy jeszcze raz przemyśliwałam te problemy i nawet napisałam sobie i pierwsze zdanie wprowadzające brzmi, jeśli społeczna odpowiedzialność uczelni nie jest jedynie prawem czy odmianą PR-u, to możemy mówić o następujących korzyściach. Czyli zgadzam się z tym, co powiedział pan rektor Wachowiak, że jeśli to miałoby być nowe narzędzie PR-owe, to właściwie może nie warto się specjalnie tym zajmować. Niech jednak komórka marketingowa w każdej uczelni jakaś jest, tym się zajmie i można byłoby na tym zakończyć. Natomiast kiedy się zastanawiałam nad tymi korzyściami, to może zbyt idealistycznie, ale uznałam, zajmując się właśnie trochę tą społeczną odpowiedzialnością uczelni, że staje się ona ideą spinającą starą ideę uniwersytetu, opartą na poznaniu i nauczaniu, z nowymi wyzwaniami, przed którymi stoją społeczeństwa i tym samym uczelnie. Drugim takim powodem czy korzyścią to jest wprowadzenie ducha aktywności do misji poznania i nauczania tej tradycyjnej uczelni, tradycyjnego uniwersytetu poprzez dodanie misji odpowiedzialnej innowacyjności. Szukałam w samej idei uniwersytetu wyjaśnienia, dlaczego ta idea społecznej odpowiedzialności teraz jest tak ważna. Kolejną korzyścią jest odświeżenie ducha uniwersyteckości jako instytucji kreującej przemiany cywilizacyjne. Po to jest potrzebna ta społeczna odpowiedzialność uczelni, nie po to, żeby zwiększyć PR, tylko żeby ta jedna z najdłużej trwających instytucji wymyślonych przez europejskie społeczeństwa, żeby ona nadal trwała i przynosiła te korzyści, które przynosiła od początku, czyli w tym przypadku kreowała przemiany cywilizacyjne. I czwartą taką ogólną korzyść, bo potem mam jeszcze korzyści dla poszczególnych grup interesariuszy, tą korzyścią jest wzmacnianie fundamentów wspólnotowości. Która to wspólnotowość, mimo że uniwersytety się rozwijają, niektóre są bardzo stare, to ta idea wspólnotowości trochę jakby siadła, trochę została osłabiona. I wydaje mi się, że ta społeczna odpowiedzialność uczelni, jeśli ją potraktować nie PR-owo, ma właśnie, czy może spełniać taką funkcję i przynosić taką korzyść. Resztę może za chwilę, nie chciałabym. Bardzo dziękuję pani profesorko. Jednak rzeczywiście tutaj ja się też się nie umawialiśmy i muszę się zgodzić z każdym słowem wypowiadanym przez panią. I dla mnie ta wspólnotowość jest bardzo ważna, bo jednak wyższa uczelnia to ma tworzyć tą wspólnotowość do prowadzenia i badań naukowych i do kształtowania studentów, doktorantów. Gdy mówimy o Uniwersytecie SWPS, przynajmniej dla mnie, poznając działalność Uniwersytetu i poznając obecnego rektora i poprzedniego rektora, rektora Eliasza, dla mnie to jest taki nawet bym powiedział wzór Uniwersytetu Społecznej Odpowiedzialności. To bardzo miłe słowo. Jakie korzyści pan rektor widzi?
To bardzo miłe słowa. Chciałbym, żeby były do końca prawdziwe. Oczywiście nie jest tak bardzo różowo, jak chcielibyśmy, ale rzeczywiście jest coś takiego w DNA naszej uczelni, że my staramy się na co dzień pamiętać, że nasz uniwersytet nie jest dla uniwersytetu. On jest po prostu dla naszych interesariuszy, dla naszych studentów, pracowników, współpracowników. Też być może wiąże się to z tym, o czym Piotrze mówiłeś. W naszym DNA jest po prostu jedno z trzech haseł, brzmi odpowiedzialność. Jesteśmy otwarci, odważni i odpowiedzialni. Zastanawiałem się nad tą ideą społecznej odpowiedzialności uczelni i jakie korzyści powinniśmy tutaj szczególnie podkreślać. I myślę sobie, że te korzyści są naprawdę bardzo, bardzo różne. One są widoczne dla interesariuszy wewnętrznych, o czym doskonale wiemy, ale także dla naszych partnerów zewnętrznych. Po prostu powinniśmy pamiętać, że ci partnerzy zewnętrzni także swoje cele instytucjonalne, organizacyjne mogą realizować we współpracy z nami. I w związku z tym chciałbym jakoś mieć generalnie w tej dyskusji przynajmniej trzy perspektywy. Pierwsza perspektywa to jest ta perspektywa instytucjonalna, co jako nasze uczelnie, organizacje możemy zrobić dla naszych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych. Druga perspektywa, o której mówiła pani profesor, to jest też ta perspektywa wspólnotowa uczelni. My nie jesteśmy tylko instytucją, ale także jesteśmy wspólnotą czy społecznością. I to myślę trochę różni często tego typu organizacje od innych organizacji. I trzecia perspektywa, którą chciałbym, żebyśmy mieli w pamięci, że tu nie chodzi tylko o społeczną odpowiedzialność pojedynczej uczelni, czy nawet o grupy uczelni, tylko chodzi o pewien system, który myślę, że akurat tutaj rozmawiając z ministerstwem, o tym powinniśmy szczególnie podkreślać. My musimy budować system szkolnictwa wyższego, edukacji, który jest otwarty, odpowiedzialny, zdecydowanie też. Jak to zrobić? No to pewnie można dyskutować. Mi się bardzo podoba w społecznej odpowiedzialności uczelni w tej koncepcji, że to są pewne ramy, w których można się odnaleźć instytucjonalnie, wspólnotowo i systemowo. To nie ma takich narzędzi wiele, które pozwalają na komunikację wewnątrz uczelni, komunikację z interesariuszami, ale także po prostu komunikację no, z innymi ważnymi interesariuszami społecznymi na temat tego, co w tym świecie możemy dzisiaj zrobić, korzystając z kompetencji, które są gromadzone w uczelniach. To są kompetencje wiedzy, umiejętności, ale także kompetencje społeczne. Jeszcze raz po prostu musimy pamiętać, że uczelnie nie są dla siebie. Nasz uniwersytet też po prostu nie jest wyłącznie dla nas. Dziękuję. Panie rektorze, właśnie gdy my mówimy o społecznej odpowiedzialności uczelni, według mnie często zapominamy o tym, o czym pan rektor mówił, o tym drugim słowie z tych trzech słów. Społeczna odpowiedzialność. I to myślę, że też jest bardzo istotne, że my powinniśmy być odpowiedzialni za to, co robimy i że wyższe uczelnie pełnią rolę, bym powiedział, służebną dla interesariuszy. My nie istniejemy tylko i wyłącznie dla siebie, a nawet bym powiedział, w ogóle nie istniejemy dla siebie, tylko dla naszych interesariuszy. No i mamy w naszym gronie panią Katarzynę Witkowską, która reprezentuje Kolegium Civitas, jeszcze inną uczelnię, bardzo też dobrą, ale według mnie uczelnię taką bardzo kreatywną, przedsiębiorczą, nowych idei. Zresztą prowadzimy wspólnie debaty na ten temat. Wczoraj się odbyła bardzo ciekawa debata.
A z drugiej strony pani reprezentuje, nie lubię tego podziału, ale no nie ma chyba na razie lepszego podziału, na tą pracowników administracyjnych, bez których uczelnia by w ogóle też nie mogła funkcjonować. I jak pani, pani Katarzyna, widzi te korzyści? Tak. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za zaproszenie. No i sam fakt, że reprezentuję, że zaproszony został reprezentant pracowników nieakademickich, uważam już za znaczący wyraz tej społecznej odpowiedzialności uczelni. Ponieważ tutaj zarówno wypowiedź pani profesor Filek, jak i pana profesora, bardzo wiele znaczących kwestii zostało poruszonych, całkowicie się z nimi zgadzam. Natomiast to chciałabym podkreślić, że z mojej perspektywy uważam za ważne włączenie szerszej grupy, czy w ogóle zauważenie wielu grup interesariuszy w samym procesie oceny funkcjonowania uczelni. I to jest bardzo duża wartość dodana dla tego procesu wdrażania społecznej odpowiedzialności uczelni. Systemowo, patrząc na ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce, widzimy uczelnie przede wszystkim jako właśnie pracowników akademickich i studentów, i doktorantów. Natomiast no to wynika jakby ze z tego nastawienia na to, że główne zadania uniwersytetu to jest dydaktyka i nauka. I z tej perspektywy bardzo często brakuje całego tego obszaru wsparcia dla tej działalności. Ja, mi się wydaje, właśnie reprezentuję tą grupę, która wspiera zarówno pracowników akademickich, kadrę zarządzającą, jak i studentów w realizowaniu misji uczelni. I dostrzeżenie tej grupy uważam za wyjątkowo znaczący wkład społecznej odpowiedzialności uczelni w po prostu budowanie nowej kultury organizacyjnej. Co z tym jest związane, to oczywiście pani profesor mówi o tym bardzo dokładnie, ja tylko jakby spróbuję uchwycić to jednym stwierdzeniem, że w ogóle podjęcie refleksji nad tym, jak funkcjonuje uczelnia, a propos tego powiązania tej kultury, tradycji uniwersyteckiej z tymi nowymi wyzwaniami, to podjęcie refleksji właśnie w dobie tych nowych wyzwań w duchu społecznej odpowiedzialności jest bardzo ważne, żeby nadać tym zmianom właściwy kierunek. I tutaj oczywiście można się odnieść do tego, co pan profesor wspomniał i też uważam bardzo ważne, systemowe ramy tej refleksji. Tutaj mamy konkretne obszary, nad którymi musimy pomyśleć, konkretne kwestie, które powinniśmy wziąć pod uwagę, chcąc być uczelniami społecznie odpowiedzialnymi. I ten kierunek nadawany właśnie między innymi przez deklarację jest na pewno czymś niezwykle wartościowym. Tutaj może użyję takiej analogii, że powiedzmy ta społeczna odpowiedzialność uczelni jest pewnego rodzaju lustrem, w którym możemy się jako uczelnie przejrzeć. Możemy przyjrzeć się sobie właśnie na zasadzie plusów, minusów, tego, co trzeba zmienić, co warto zmienić, w jakim celu, żeby być bardziej społecznie odpowiedzialnym, a nie ładniejszym. I tu to oczywiście można sobie zażartować, że niektórzy patrzą w to lustro, zadając pytanie: lustroeczko, powiedz przecie, kto jest najbardziej społecznie odpowiedzialny na świecie. To a propos tego wizerunku, ale myślę, że jednak powinniśmy traktować zdecydowanie tą ramę systemową, o której pan profesor mówił, jako możliwość nadania nowego kierunku rozwoju uniwersytetom. Dziękuję. Dziękuję bardzo za bardzo interesującą wypowiedź, a szczególnie podkreślenie według mnie tej bardzo ważnej korzyści budowania kultury organizacyjnej uczelni wyższych, bo przecież ta kultura organizacyjna, jedni mówią, że to jest dusza, drudzy mówią, że to jest osobowość organizacji, jeszcze inni, że to kod genetyczny organizacji, więc coś bardzo ważnego
bardzo istotnego. Jedną z funkcji kultury organizacyjnej to jest ta funkcja integracyjna i tu wracamy to, o czym mówiła pani profesor, dotyczącej tej wspólnotowości. No i mamy następnego kluczowego interesariusza, a mianowicie doktorantów. No, po to uczelnia działa, funkcjonuje, żeby kształtować i studentów, i doktorantów. Działamy na rzecz studentów i doktorantów. Jak pan tę sprawę widzi, tych korzyści? Bardzo serdecznie dziękuję. Ja również cieszę się, że mam okazję reprezentować środowisko doktoranckie w tym panelu. Myślę, że nie będzie wielkim naruszeniem, jeżeli będę wspomnieniami wracał też do czasów studenckich, bo myślę, że to środowisko studenckie również w bardzo charakterystyczny sposób działa w ramach społecznej odpowiedzialności uczelni. Dla mnie symbolem, na który chciałbym zwrócić uwagę, który myślę, że jest bardzo istotny w tym naszym spotkaniu, jest to, że jesteśmy tutaj przedstawicielami uczelni, a debatujemy na forum Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, co jest pewnego rodzaju wyjściem właśnie środowiska akademickiego na szersze wody. I to jest w pewien sposób definicja społecznej odpowiedzialności uczelni, ale też warto zwrócić uwagę, że ta społeczna odpowiedzialność uczelni najczęściej właśnie wiąże się z zaangażowaniem na poziomie regionalnym. Ona w pewien sposób oddziałuje na region, na to społeczeństwo lokalne, zarówno to najbliższe, to społeczeństwo miejskie, jak i to wojewódzkie, a dopiero później pewnie społeczeństwo krajowe. Więc myślę, że od takiej próby zdefiniowania tego warto też w pewien sposób rozpocząć. Bardzo istotną wypowiedź i te wypowiedzi postrzegam dotyczące wspólnotowości. Wydaje mi się, że ta wspólnotowość to jest chyba największa korzyść płynąca z budowania społecznej odpowiedzialności uczelni i wszystkich działań podejmowanych w tych ramach. Ja bardzo głęboko wierzę w pojęcie, w ideę całą wspólnoty akademickiej pisaną wielkimi literami. Zawsze jeszcze w czasach studenckich było mi to pojęcie bliskie i myślę, że realizowanie działań w ramach społecznej odpowiedzialności uczelni jest gigantyczną szansą do tego, żeby tą wspólnotowość budować, żeby próbować budować uczelnie, środowisko akademickie, które będzie w pewnym zwartym szyku reprezentowało właśnie ten duch, tego ducha akademickiego na zewnątrz. Myślę, że dopiero w momencie, w którym my jako przedstawiciele uczelni wychodzimy do społeczeństwa, to wtedy w pewien sposób stajemy się jednak takim elementem jakiejś akademickiej drużyny, która musi wspólnie te zadania realizować. Jeżeli chodzi o korzyści, ja nie podchodziłbym tak pesymistycznie do sformułowania, że to buduje wizerunek, bo myślę, że to ważne, dobre, a być może z respondentów, którzy wskazywali te korzyści wizerunkowe, spłaszczamy w pewien sposób ich perspektywę, bo tak naprawdę wiele tych spraw, o które tutaj poruszamy, pewnie można by było uogólnić do poziomu wizerunku, ale faktycznie korzyści są znacznie większe. Ja myślę, że taką największą korzyścią naukowca, w tym w szczególności młodego naukowca, poprzez działania w ramach społecznej odpowiedzialności nauki czy uczelni, to korzyść związana z wzrostem poparcia społecznego dla nauki jako takiej. To znaczy, że społeczeństwo rozumie, po co my jesteśmy na tych uczelniach, dlaczego czasami jako doktoranci marudzimy, że być może chcielibyśmy korzystać z większego wsparcia finansowego i po co tak naprawdę pracujemy w tych laboratoriach, z czym to się wiąże i jaką to ma wartość. Więc mamy szansę uzyskać zwolenników naszej działalności. Kolejna sprawa, myślę, że możemy poszerzać horyzonty, to znaczy jeżeli będziemy zamknięci tylko i wyłącznie w naszych pracowniach, w naszych salach wykładowych, będziemy działać tylko wsobnie dla swojego własnego środowiska akademickiego, to no pewnie w sposób naturalny będzie to mało rozwojowe. Dopiero kiedy wyjdziemy z naszymi inicjatywami na szersze wody, najpierw te regionalne, a później znacznie szersze krajowe albo i międzynarodowe, dopiero wtedy będziemy mogli czuć, że ta nasza działalność naukowa ma jakieś takie znaczenie szersze niż istnienia samej dla siebie, tylko rzeczywiście przynosi wymierne korzyści również dla całego społeczeństwa, a może szerzej dla cywilizacji. No i tutaj ta
ostatnia, a pewnie najważniejsza korzyść, wartość, szansa to ta szansa budowania społeczeństwa w duchu wiedzy, którą przecież rozwijamy, budujemy, tworzymy przecież naukę. I nie robimy tego w moim przekonaniu tylko ze względu na to, że mamy pewne zainteresowania, które realizujemy w pracy naukowej, ale właśnie mamy to poczucie odpowiedzialności i chcielibyśmy, żeby po prostu świat się rozwijał, żeby cywilizacja coraz bardziej postępowała, no i żeby to wszystko po prostu w tym kierunku właśnie jak najbardziej prorozwojowym płynęło. I to musimy tworzyć my, instytucje akademickie, musimy temu nadawać tempa. Kończąc, chcę powiedzieć, że ja z optymizmem patrzę na rosnącą świadomość. Jednak mam poczucie, że jest to rosnąca świadomość tej społecznej odpowiedzialności uczelni i z wielką radością obserwuję, że coraz częściej według mnie rozumiemy, że nasze istnienie, nasze akademickie bytowanie ma czemuś służyć. I dla mnie to jest główna myśl przewodnia, która tej społecznej odpowiedzialności uczelni powinna służyć. No, jak tak myślą wszyscy młodzi ludzie, jak nasz doktorant, to rzeczywiście jest to bardzo optymistyczne zwrócenie uwagi na budowanie tego społeczeństwa, rozszerzanie horyzontów. A więc widzicie Państwo, że z tej dyskusji wynika i całe szczęście, że społeczna odpowiedzialność to nie tylko poprawa wizerunku. To może być konsekwencja, ale nie podstawowa rzecz, że to jest właśnie ta głębsza, strategiczna idea, powrót właśnie do tej wspólnotowości. Wobec tego drugie pytanie mam do drogich panelistów, a mianowicie jak mówimy, że ta społeczna odpowiedzialność jest tak ważna, że to jest ten powrót do wspólnotowości, budowanie kultury organizacyjnej, odpowiedzialność, otwartość, poszerzanie horyzontów, powrót do podstawowych wartości. To jak przekonać społeczność wyższych uczelni do tej idei? Pani profesor. Pani jako znakomity filozof. No, na pewno. Bez przesady, ale dziękuję za to pytanie. Tylko, że pozwolę sobie jeszcze wrócić do poprzedniego pytania, jeśli mogę, ponieważ ja tylko część twojej wypowiedzi zaproponowałam. I teraz mi się zamknęło. Ale chciałabym dodać najpierw nieco żartobliwie, że optymizm młodego kolegi jest zrozumiały, bo on jest młody i on ma jeszcze sporo czasu na to, żeby doświadczyć pełnej aplikacji wdrożenia społecznej odpowiedzialności w polskich realiach. Moja perspektywa jest bardziej pesymistyczna, bo ja może nie doczekam takiej powszechnej aplikacyjności i takiego podniesienia poziomu polskich uczelni. Więc to jest ta różnica, prawda? Różnica pokoleniowa. Bardzo dobrze, że młoda osoba jest pełna optymizmu, bo tak należy i tak powinno być. Natomiast z mojej perspektywy, myślę, że trochę z perspektywy pana rektora Wachowiaka jest tak, że no dosyć długo czekamy. I jeszcze jedna uwaga, pozwolę sobie na pewien komentarz do tego, co powiedział doktorant, bo bardzo pięknie powiedział o współpracy z tym ministerstwem, ale ja bym jednak zapytała, dlaczego jeszcze nie z innym? Prawda? Dlaczego z tym ministerstwem, a nie z innym? My jesteśmy, kiedy odnieść się do tego, co pan rektor powiedział, że to systemowe pewne rozwiązania powinny zaistnieć, to jednak, żeby być uczciwym w tej dyskusji, to trzeba zapytać, dlaczego brak tu jest współpracy z jeszcze innym ministerstwem. Z tym znakomicie się współpracuje, tylko jeszcze, żeby systemowo pewne rzeczy rozwiązać, to powinniśmy też myśleć o współpracy z innym ministerstwem. Natomiast ja bym chciała dodać, bo ja bardzo tak idealistycznie powiedziałam o tych zmianach cywilizacyjnych, bo dla mnie niezwykle ważna jest sama idea uniwersytetu,
prawda? I to nie ma znaczenia, czy to uczelnia nazywa się akademia, czy wyższa szkoła. To wszystko jest z tego ducha uniwersyteckiego, czy politechnika. Ale teraz bardzo tak szczegółowo bym powiedziała, jakie są korzyści dla interesariuszy wewnętrznych. Otóż dla kadry zarządzającej moim zdaniem ta idea to jest idea porządkująca działania i integrująca pracowników. Tak? To zostało tu już powiedziane, ale chciałabym to mocno podkreślić. Dla pracowników tak naprawdę, bo dla mnie społeczna odpowiedzialność zaczyna się od wnętrza. Jak nie ma tego we wnętrzu, to to co na zewnątrz, to właśnie staje się oczywiście cenne, atrakcyjne, ale mniej istotne. Nie ma tam tej siły kreacji tego, co nowe. Więc mówię o pracownikach tutaj, to są lepsze warunki pracy, większe zadowolenie, doświadczenie wspólnotowości i przekonanie o sensowności ponoszonych wysiłków. Jeśli pracownicy czują, że to jest instytucja, która działa odpowiedzialnie, to oni lepiej też pracują, lepiej się czują. A jeśli chodzi o studentów, to młodszy kolega będzie mógł poświadczyć to, lub się nie zgodzić. Uważam, że dla studentów wprowadzenie tej idei społecznej odpowiedzialności uczelni w każdym z wymiarów to jest po pierwsze doświadczenie wspólnotowości i współpracy, dobry przykład organizacyjny oraz społeczny, wiara i przekonanie co do znaczenia działania prospołecznego i proekologicznego, a także nauka odpowiedzialności społecznej. To są te korzyści, jeśli my wdrożymy tą społeczną odpowiedzialność, to od razu w procesie edukacyjnym włączamy ten element choćby poprzez dobry przykład. Teraz na temat tego pytania, które pan rektor postawił. Sprawa nie jest prosta, ale ja powiem, co ja myślę. Ja uważam, że społeczna odpowiedzialność uczelni jest możliwa tylko wtedy, kiedy ona przyjdzie z góry. I właściwie uśmiecham się tutaj do panów rektorów. Jeśli władze uczelni nie będą chciały tego wdrażać, w sposób oczywiście dowolny dla każdej uczelni, bo tutaj trochę miałabym taką wątpliwość, czy ten systemowy wymiar troszkę by nie uczynił tego na tyle podobnym, że uczelnie mogłyby się nie odnaleźć. Ale rozumiem, że pewnie chodzi o to, że społeczna odpowiedzialność uczelni dla każdej może oznaczać troszeczkę nieco inny wymiar w zależności od specyfiki danej uczelni, od kierunków, które ma, od jej historii, od tego jaką kulturę do tej pory propagowała, tą wewnętrzną kulturę. I wydaje mi się, że właściwie najważniejszą rzeczą jest ta iskierka z góry. Jak ta iskierka z góry spływa i jest czas na to, żeby władze uczelni, pracownicy kadry zarządzającej się nad tym pochylili, to potem sporo rzeczy jest prostszych. Natomiast jeśli to jest oddolny ruch, to on może spowodować, że ta iskierka kiedyś się tam uruchomi, ale to jest długotrwały proces. Zatem wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą jest przekonanie zarządzających uczelniami, że jest to narzędzie nie tylko PR-owe, ale narzędzie porządkujące sposób funkcjonowania uczelni i przygotowujące uczelnie na te wszystkie wyzwania. To tyle, bo mogłabym mówić długo, ale przecież dialog oznacza, że każdy ma prawo do wypowiedzi. Oczywiście dziękujemy pani profesor. Myślę, że zawsze władze uczelni powinny być taką lokomotywą, która daje rozpęd w kierunku właśnie społecznej odpowiedzialności. Ale z drugiej strony myślę, że dobrze, żeby się ta inicjatywa od góry nas spotkała z inicjatywą. Przepraszam, oddolną to będzie jeszcze lepiej. Panie rektorze. Będziemy mieli chyba dialog z panią profesor, bo mam chyba odmienne zdanie w tym zakresie. Jest jednak punkt wspólny. Gdybyśmy rozmawiali o dokumencie, deklaracji, to bym powiedział, że rzeczywiście ta iskra, o której pani profesor powiedziała, z góry idąca, to pewnie jest jakieś rozwiązanie, które ułatwiałoby implementację. Ale jeżeli rozmawiamy nie o deklaracji, ale o idei społecznej odpowiedzialności, to nie mógłbym się bardziej nie zgodzić.
Otóż wydaje mi się, że jakby jak czujecie to państwo i wiecie, że polskie uczelnie są bardzo zhierarchizowane. I ta hierarchizacja nie jest czymś, na co współcześni młodzi ludzie i przyszli młodzi ludzie patrzą z otwartością. To jest poważna bariera, która ułatwiała kiedyś pewnie zarządzanie organizacjami, a dzisiaj przeszkadza w budowaniu wspólnot. I w tym sensie powiedziałbym, że ruch społecznej odpowiedzialności uczelni, czy idea społecznej odpowiedzialności uczelni powinna przenikać uniwersytet na różnych poziomach. Ja wiem, że tych poziomów zarządzania nie jesteśmy w stanie od razu w uczelniach zlikwidować, ale egalitaryzm w uczelniach, który dotyczy ludzi na różnym szczeblu rozwoju akademickiego, ale także pionu akademickiego i organizacyjnego czy administracyjnego, wydaje się czymś, co jest kluczową rzeczą, która pozwoli zbudować zaangażowanie. I teraz, jeżeli państwo pozwolicie, to jedna z uwag, która dotyka pytania, o którym mówił pan rektor Wachowiak. Jeśli myślimy o wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności i koncentrujemy się na przekazie lub na barierach, to nie zbudujemy czegoś, co jest mechanizmem budowania zaangażowania. Mechanizmy budowania zaangażowania, i tu cieszę się, że mogę wykorzystać swoją ekspertyzę psychologiczną, buduje się, drodzy państwo, na zasobach. A druga rzecz, która jest istotna, buduje się także na wartościach. I teraz myślę, że tu mamy kolejny punkt styczny z panią profesor, bo jak rozmawiamy o społecznościach czy o wspólnocie, to jedną z podstawowych różnic, którą moglibyśmy powiedzieć, czym jest społeczność, a czym jest wspólnota, to powiedzieliśmy, że społeczność ma jakąś swoją strukturę, ma swój cel czy funkcję, a wspólnota ma to wszystko plus wartości. To wszystko plus wartości. I teraz dlatego podkreślamy tak bardzo silnie wspólnotowość uniwersytetów, ponieważ w sytuacjach, kiedy jesteśmy autonomiczni, jesteśmy na pewnym autopilocie, taka jest idea uniwersytetu, no chcielibyśmy, żeby te wartości uniwersyteckie torowały drogę do tego, żebyśmy zobaczyli coś więcej niż samych siebie. I teraz zamknę tą część, bo już czuję, że za długo mówię. Jeszcze jedną perspektywą, która wydaje mi się istotna, mianowicie my wszyscy jako uczelnie, jako wspólnota i jako system musimy być w nieustannej transformacji. W nieustannej transformacji. I ta transformacja, drodzy państwo, bardzo często sprowadza się do jednej podstawowej rzeczy. Zmienić perspektywę ja na perspektywę my. I to jest codzienna praca na poziomie indywidualnym każdego z nas jako człowieka, każdego z nas jako pracownika akademickiego, każdego z nas jako pracownika uczelni, doktoranta, studenta. Nie ja, ale my, ale także nie ja, moja uczelnia, ale też inne uczelnie, w końcu nie tylko ta społeczność, w której żyje lokalna, ale także kraj, czy w ogóle cywilizacja i ludzkość, mówiąc trochę górnolotnie. Więc transformacja, która polega na tym, że pracuję codziennie na tym, żeby trochę mniej było ja, a więcej my, jest jakby taką nicią przeszywającą wszystkie 10 punktów deklaracji, o której dzisiaj mówimy, a przede wszystkim jakoś widzę trzon idei społecznej odpowiedzialności uczelni. To zresztą ma chyba podobną też zastosowanie do społecznej odpowiedzialności biznesu i w tym zakresie moglibyśmy też pewnie toczyć kolejną debatę. Dziękuję. Jak ja żałuję, że ja nie skończyłem psychologii. Chyba zapiszę się na Uniwersytet SWPS. No, po prostu nie mogę nic dodać po tak pięknym i wartościowym wystąpieniu pana rektora
a szczególnie przeniesienie tej perspektywy z ja na my. To jest chyba też klucz. I to budowanie zaangażowania. Zresztą to, co Cialdini pisał w książce, prawda, że to jest jedna z lepszych technik wywierania wpływu na, ale wpływu, nie manipulowania, wpływu na ludzi. Bo jak zaangażujemy, to będą postępować w sposób konsekwentny. Pani Katarzyno. No ja muszę powiedzieć, że teraz jestem w kropce. Dlatego, że miałam, już zastanawiałam się nad tym pytaniem wcześniej. Wysłuchałam pani profesor, absolutnie się zgodziłam. Wysłuchałam pana profesora, również absolutnie się zgodziłam. I się zastanawiam, co tutaj dodać, bo właściwie próba powiązania tych perspektyw byłaby możliwa, synteza, że tak powiem. Ale nie wiem, czy mi się uda. Ja myślę analogiami i tutaj profesor Wachowiak wspomniał o tej lokomotywie. To ja sobie tak właśnie od razu pomyślałam, że owszem, lokomotywa jest właśnie prowadzona przez kadrę zarządzającą, rektorów. Natomiast to, o czym pan profesor mówił, to są ci ludzie, którzy wsiadają do tego pociągu. I to jest to zaangażowanie. Czyli musimy wykazać jako wszyscy współodpowiedzialni, pracownicy, kadra zarządzająca, studenci, odpowiedzialność za kierunek, w jakim jedzie ta lokomotywa. I tu jest właśnie kluczowe. Kto ma wytoczyć tory? I wytaczanie tych torów to jest właśnie ten element wspólnotowości. Bo nie może być tak, że wsiadamy do lokomotywy, do której, która jedzie w kierunku, z którym się nie zgadzamy. Wobec tego podejmowanie dialogu nad tym, gdzie ona ma jechać, to jest właśnie kluczowa sprawa przy społecznej odpowiedzialności uczelni i właściwie w pewnym sensie nawiązuje do tego, co wcześniej mówiłam, do włączania tych szerokiej grupy interesariuszy do nadawania kierunku jazdy. Ale dodam jeszcze, że miałam od razu inne skojarzenie z tą lokomotywą, że no, powiedzmy, węgiel to już nie, ale energia elektryczna skądś musi być czerpana. I tutaj chyba wracamy do tej kwestii systemowej, czyli kto nam tej energii dostarcza. I możemy wrócić do tego, o czym było mówione w podsumowaniu wyników badań, o barierach. Brak finansów, brak kadry. Te bariery to jest właśnie brak tej energii, która tą lokomotywę we właściwym kierunku pociągnie. I tak mi się wydaje, że w tej mimowolnej analogii widać wszystkie te perspektywy. Potrzebny jest jednak ten systemowy, ministerialny kierunek, energetyczny dodatek, tak? Czyli krótko rzecz biorąc, pieniądze na uprawianie, znaczy na wprowadzanie w życie społecznej odpowiedzialności uczelni. I ten kierunek nadawany przez kadrę zarządzającą, ale jednocześnie w dialogu ze wszystkimi interesariuszami. Robi się coraz bardziej ciekawie. Mamy już lokomotywę, pociąg, mamy już tory, źródło. Ja bym powiedział, że ta droga jest bardzo często ważniejsza niż cel i żebyśmy po tej drodze nie pogubili tej naszej wspólnoty, ale tutaj pani profesor mówi nie, więc nie, ja nie. Oddam głos. Ja już któryś głos. Raz potem, mówię nie, ale... Potem nie, oddaję głos, bo to nie. To dziękuję bardzo. To znaczy po pierwsze, panie rektorze, bardzo pięknie się różnimy. Nadal uparcie będę twierdziła, że inspiracja wypływa z góry. To prawda, że żeby góra mogła ruszyć ten pociąg, to potem potrzebni są pracownicy i tu się zgadzam. Ale to jest rola zarządzającej kadry, żeby zaangażować pozostałych. I teraz, jeśli ktoś zna ideę pojęcia odpowiedzialności, to wie, że Hans Jonas wyraźnie powiedział, że odpowiedzialność zwiększa się wraz z, że tak powiem, poziomem pełnienia funkcji. I niestety najbardziej odpowiedzialny jest rektor plus jego kadra zarządzająca. I absolutnie nie zgodzę się z tym, że można oczekiwać, żeby
pracownicy akademiccy, czy administracyjni, czy studenci inspirowali. Nie, to jest po stronie moim zdaniem władz, ale szeroko rozumianych, nie tylko rektora, bo to są przecież i dziekani, i prodziekani, i kierownicy katedr. To wszystko jest w ich jakby rękach, ta inspiracja. Natomiast wspólnota, no to jest potem wspólna praca. Ale kto ma zmotywować? Swoim dobrym przykładem, moim zdaniem właśnie ta kadra zarządzająca. Natomiast z panią Kasią się nie zgadzam znowu. Widocznie mam taką naturę kutliwą. Nie zgadzam się z tym, że tak naprawdę potrzebne są rozwiązania systemowe. Tu zabrzmiały, w pierwszej wersji one dla mnie nie brzmiały jakby niebezpiecznie, a teraz trochę niebezpiecznie, bo pamiętajmy, że my jesteśmy w obszarze autonomii uczelni. Ta zmiana systemowa, gdyby miała spłynąć z góry, to znaczy jest to ograniczenie naszej swobody, wolności i tego, czym były uniwersytety. I tu musimy być bardzo ostrożni, żeby zmiany systemowe nie okazały się zmianami prawnymi. I teraz dalej, z czym się nie zgadzam. Uważam, że społeczną odpowiedzialność uczelni można realizować bez wielkich funduszy finansowych. Znaczy bez wielkich pieniędzy, tak? Wielkich pieniędzy i bez dodatkowej kadry. Tylko trzeba umiejętnie zmotywować pracowników, trzeba im stworzyć warunki. To prawda, że problemem naszym jest ta hierarchiczność. To się zgadzam, ale ta hierarchiczność w negatywnym wydaniu. Nie w pozytywnym, bo w pozytywnym wydaniu to jest hierarchia typu ktoś ma większy dorobek, ktoś ma mniejszy, ktoś jest bardziej zaangażowany, ktoś mniej. I to nie jest negatywność tej hierarchii. No to tak samo jak nie jest negatywnym to, że są osoby starsze, którym się ustępuje miejsca, tak? Natomiast negatywny wymiar hierarchiczności, gdzie ci, którzy doszli już do wyższych stanowisk, utrudniają funkcjonowanie tym na niższych stanowiskach, bo mówią, że musicie być czeladnikami i wtedy dopiero, kiedy zajmiecie te wyższe stanowiska, to wtedy rzeczywiście to jest ograniczenie. Ale na tym polega moim zdaniem ta transformacja, która powinna zaistnieć, żeby uniwersytet nie stracił swojej siły, energii, kreacji i tego, czym był przez wieki, polega na tym, żeby spowodować, żeby wszyscy mimo hierarchiczności, czyli odmiennych stanowisk, byli wspólnotą. I nadal się upieram, że to kadra, ale szeroko rozumiana. Dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, że się tak pięknie różnimy, bo jak mówimy o społecznej odpowiedzialności, to ze społeczną odpowiedzialnością jest związana ta różnorodność i dialog. I myślę, że tutaj ja i pan rektor i wszyscy rektorzy i wszystkie panie rektorki się zgodzą, że rektor, rektorki, władze powinny świecić przykładem, bo jeżeli nie świecą przykładem, no to trudno też mówić o tej społecznej odpowiedzialności, ale oddajmy jeszcze głos panu Michałowi, a potem będę na zakończenie miał krótkie pytanie do każdego z państwa. Panie Michale. Bardzo dziękuję. Ja szczerze jestem bardzo szczęśliwy, że nasza dyskusja jest tak burzliwa, bo to największa wartość naszego spotkania w postaci debaty. Ja niestety narażę się, bo przede wszystkim pani profesor, bo ja również jest mi bliżej do opinii pana rektora, a być może będę w niej bardziej radykalny i śmiały nawet, że rzeczywiście zawsze bliżej było mi w tego typu tematyce do pojęcia inicjatywy oddolnej. Po prostu, że to jest coś, co wierzymy, to nabiera tempa i wtedy dopiero jest moment dla władz, które powinny stwarzać przestrzeń do podejmowania tej inicjatywy oddolnej. Ja od wielu lat działam jako samorządowiec akademicki. Najpierw studencki przez wiele lat, zarówno w sferze kultury akademickiej, chociaż zawsze mi bliżej było do działania w zakresie szeroko rozumianej jakości kształcenia. No dzisiaj już jako doktorant, przewodniczący Krajowej Reprezentacji Doktorantów i zawsze To moja osobista trudność. Miałem poważne trudności ze znalezieniem zespołu chętnego, dynamicznego do działania, do prowadzenia inicjatyw. Do momentu, w którym zaobserwowałem, że zespołu się nie poszukuje, tylko po prostu inicjatywa musi gdzieś zaistnieć na pewnym niskim poziomie, ona musi wybuchnąć i po prostu trzeba tylko torować jej drogi, stwarzać wszelkie narzędzia do jej realizacji. I myślę, że tego rodzaju podejście w kontekście społecznej odpowiedzialności uczelni jest według mnie najbardziej adekwatne, bo właśnie postrzegam tego rodzaju działalności jako typowy
przejaw społecznej odpowiedzialności uczelni czy odpowiedzialności nauki. Natomiast troszkę zrujnuje też ten obraz optymistycznego doktoranta, który tutaj w pierwszej wypowiedzi powiedział i muszę o tym powiedzieć, bo myślę, że akurat na tym forum, zwłaszcza w kontekście tych wszystkich dyskusji, może będzie to istotne wtrącenie i to też do tych poprzednich wypowiedzi nawiązanie w pewien sposób, bo pytanie brzmiało, jak zachęcić, jak przekonać, o ile dobrze pamiętam, jak przekonać kogoś, że należy tą społeczną odpowiedzialność uczelni realizować. To jako optymistyczny doktorant powiedziałbym, że absolutnie nie należy i że to jest powołanie. Bardzo często w takich panelach mówimy o powołaniu do pełnienia godności nauczyciela akademickiego czy młodego naukowca i ja rzeczywiście osobiście w to bardzo mocno wierzę, że tak to powinno być, by wyglądać, że absolutnie nikogo nie przekonujemy. Każdy jest świadomy, że jego rolą jest to społecznie odpowiedzialne działanie, no ale realia są troszkę inne. Zacznę od poziomu studenta. Z mojej perspektywy studenci wbrew pozorom realizują bardzo dużą część działań w ramach społecznej odpowiedzialności. Nie wiem, czy oni to robią świadomie, bo taką naczelną inicjatywą są oczywiście wszystkie inicjatywy, wszystkie wydarzenia juwenaliowe, ale nie rozumiane jako te powiedzmy aspekty integracyjne festiwalu muzycznego, tylko wszystkie aspekty towarzyszące, całe wydarzenie kulturalne plus towarzyszące wydarzenia sportowe, naukowe, różne zawody. Często wychodzimy z jakimiś konkursami, przeglądami piosenek, zespołów artystycznych, do całości społeczeństwa. Zapraszamy rodziny z dziećmi wtedy na uczelni. To jest studenckie, moim zdaniem z perspektywy studenckiej, najbardziej wyrazisty przejaw tej społecznej odpowiedzialności środowiska studenckiego, który z mojej perspektywy zawsze ma jednak charakter oddolny. To znaczy studenci, samorząd studencki czy koło naukowe postanawia, że chce przeprowadzić jakąś inicjatywę i ją realizuje i ona ma często bardzo szeroko zakrojony charakter. W kontekście środowiska doktoranckiego no to oczywiście już będą bardziej działania związane z popularyzacją nauki. Wszelkie takie działania, w których wychodzimy do szkół, do społeczeństwa, pokazujemy efekty naszych badań. Natomiast pojawia się pytanie, czy rzeczywiście, i tu jest to nawiązanie do systemu, czy w obecnych uwarunkowaniach mnie jako doktoranta, już mówiąc w takim typowo twardym, siermiężnym, wręcz systemowym zakresie, w ogóle powinno zainteresować działanie w ramach społecznej odpowiedzialności. Bo na ocenie śródokresowej nikt mnie o to nie zapyta, czy byłem społecznie odpowiedzialny. Przy obronie rozprawy doktorskiej nikt mnie o to nie zapyta, czy byłem społecznie odpowiedzialny. Będzie się liczyła twarda moja praca naukowa i zrealizowanie wszystkiego, co powinienem w ramach procesu kształcenia zrealizować. Więc rzeczywiście zgadzam się z tym, że brakuje systemów motywacji, czego przejawem są wewnętrznych, ale również zewnętrznych, chociaż one w większej części istnieją, bo możemy po prostu zwrócić uwagę, że bardzo duża część działań społecznej odpowiedzialności uczelni czy organizacji pozarządowych to są działania, które są powiązane z różnymi programami finansowania. I rzeczywiście uważam, że to ten fundament jest bardzo potrzebny. I kończąc już, bo widzę spoglądam na srogi wzrok pana rektora, chcę powiedzieć, że pewnie najdalej idący, bo to pewien wstęp, ale najdalej idąca problematyka to jednak problematyka całej uczelni, bo pojawia się jedno zasadnicze pytanie. Czy nie w ujęciu ideowym, ale w ujęciu systemowym przewidziano, że uczelnia ma realizować działania społecznej odpowiedzialności? Mówiąc wprost, czy jest to wpisane w algorytm finansowania uczelni? I moim zdaniem to jest największa trudność. Dobrze, dziękuję bardzo. Nawet doszliśmy do algorytmu, więc bardzo, bardzo się cieszę. I ostatnie pytanie, ale dosłownie dla każdego z Państwa minuta odpowiedzi. Będę srogo patrzył, bo na mnie srogo organizatorzy patrzą. A mianowicie wyzwanie. Każdy z Państwa jedno wyzwanie. Jedno wyzwanie dotyczące społecznej odpowiedzialności i odwróćmy na koniec kolejność. Zaczniemy od pana przewodniczącego Michała. Jedno wyzwanie, minuta. Gdzie znaleźć wiarę i motywację? Czyli wiara i motywacja w tą społeczną odpowiedzialność. Dobrze, pani Katarzyna? No to ja przede wszystkim jako reprezentująca pracowników powiem tak. Jeżeli społeczna odpowiedzialność uczelni jest wpisana w strategię, o czym była mowa, to pytanie jest moje, jak my jako pracownicy możemy to realizować. Więc dla mnie kluczowe to jest, można powiedzieć, operacjonalizacja tej idei. To, żeby ta idea nie była tylko
pewną deklaracją, tylko żebyśmy poprzez stworzony system, przepraszam znowu za to słowo, ale takiej codziennej pracy mogli tą ideę realizować. I uważam, że to jest kluczowe wyzwanie. Dziękuję, panie rektorze. Mały ad vocem może być? To bym powiedział tak, że o roli rektora czy władz uczelni myślałbym w taki sposób, że powinniśmy bardziej słuchać niż mówić. Powinniśmy bardziej słuchać niż mówić, ale widzieć dalej. Ale widzieć więcej i widzieć dalej. I w tym sensie jesteśmy tutaj pewnie zgodni. A jeżeli chodzi o wyzwania, to chciałbym, żebyśmy pamiętali o trzeciej misji, która jest wpisana w ideę Uniwersytetu i jakoś w tych ramach oczywiście społeczna odpowiedzialność uczelni się znajduje. I co byłoby wyzwaniem? Żeby nasza społeczna odpowiedzialność uczelni była zintegrowana z pierwszą i z drugą misją, czyli z edukacją i z badaniami. Bo jak nam się zrobią silosy, to rzeczywiście nie uda się wykorzystać całego potencjału, który w uczelniach tkwi. I na koniec wyzwanie pewnie by polegało na tym, o czym mówił pan, znaczy jak wykorzystać zasoby, które rzeczywiście są, jak je uruchomić. Jak je uruchomić? Bardzo dziękuję, pani profesorko. No to ja tu tym razem mogę się zgodzić, bo rzeczywiście ja mam dwa wyzwania. Drugie wyzwanie to jest ta aplikacyjność, czyli jak to zrobić, czyli łączy się to z tym, jak motywować. Ale jednak z uporem maniaka będę mówiła jeszcze o rzeczach jakby wyższych, że w mojej opinii tym kluczowym wyzwaniem jest utrzymanie siły twórczej, kreacyjno-innowacyjnej uniwersytetu czy uczelni, w tym także autonomii. To jest niezwykle ważne, bo walka moim zdaniem nie idzie o społeczną odpowiedzialność uczelni, tylko idzie o uniwersytet. O to, że będzie to instytucja, która nadal będzie sprzyjała społeczeństwu budowaniu i będzie, że tak powiem, te zmiany cywilizacyjne wprowadzała. Społeczna odpowiedzialność jest tylko narzędziem. Natomiast rzeczywiście w tym wyzwaniu drugim się zgadzam, jak to zrobić w praktyce, żebyśmy się mogli pogodzić, żeby kadra zarządzająca mówiła jednym głosem z pracownikami i studentami i doktorantami tej uczelni. Bardzo dziękuję państwu. Naprawdę dawno nie miałem okazji prowadzić tak ciekawego panelu, ale to przede wszystkim zasługa naszych znakomitych panelistów i za to państwu serdecznie dziękuję. I chciałbym zakończyć ten panel takim jednym wnioskiem, z którym wszyscy się zgadzamy, a mianowicie, że główną korzyścią ze społecznej odpowiedzialności uczelni jest budowanie wspólnoty. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu, bardzo dziękujemy panie rektorze za takie znakomite podsumowanie. Musimy przyznać, że tutaj kilka osób, które są w studiu, mamy podobne odczucia, że dawno już nie uczestniczyliśmy w tak ciekawej właśnie i inspirującej dyskusji na temat społecznej odpowiedzialności uczelni. Może, ponieważ wybrzmiało w tej dyskusji, pojawiło się też pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, za co dziękujemy panie rektorze. Może spróbujemy jednak powiązać, dlaczego te dyskusje dzieją się właśnie w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej i dlaczego dla nas też właśnie społeczna odpowiedzialność uczelni ma znaczenie. Między innymi my wielokrotnie podkreślamy w naszych działaniach dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, społecznej odpowiedzialności biznesu, odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej, że my widzimy w nauce, w uczelniach niesamowity potencjał. Wszyscy potencjalnie przyszli biznesmeni, przywódcy organizacji biznesowych. Wszyscy ci, którzy będą w przyszłości kształtowali świat, wychodzą spod państwa skrzydeł. I jeśli oni dostają od państwa właśnie tę ideę wspólnotowości, ideę rozwoju, ideę właśnie wspólnego działania, pomimo trudności, pomimo braku finansów i tak dalej, to jednak jest nadzieja,
nadzieja, że właśnie ten duch społecznej odpowiedzialności będzie przyświecał wszędzie, gdzieś funkcjonował, właśnie będzie pomagał budować nam nasze społeczeństwo. Obojętnie, czy będziemy w organizacji biznesowej, czy w organizacji pozarządowej, czy też właśnie w organizacji typu uczelnia. I jeszcze jedno nawiązanie, ponieważ w programie naszego webinarium mogli Państwo zobaczyć, że zarówno ja, jak i za chwilę zamykający nasze spotkanie mój kolega, reprezentujemy też Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD. I może to być dla Państwa ciekawe, co ten Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD tutaj robi przy tej społecznej odpowiedzialności uczelni. A nawiązanie jest takie, mianowicie jednym z najstarszych standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw są wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Ten dokument został przyjęty w 1976 roku, ostatnia aktualizacja miała miejsce w 2011 roku, a w tym roku jesteśmy właśnie w przededniu przyjęcia kolejnej aktualizacji tego dokumentu. Dlaczego on jest ważny też z punktu widzenia uczelni i nauki? Dlatego, że jeden z rozdziałów tej społecznej odpowiedzialności, odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia działalności biznesowej dotyczy też nauki i technologii. W wytycznych wyraźnie się mówi, że przedsiębiorstwa powinny, prowadząc swoją działalność, podążać też za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi, za najnowszymi osiągnięciami nauki, wspierać działania naukowców, to jest to, co się dzieje w tym naszym haśle B plus R, czyli badania, poszukiwania i też współpraca właśnie biznesu z uczelniami. To jest też między innymi, dlaczego właśnie też ta tematyka jest obecna w naszym ministerstwie. Proszę Państwa, teraz my Państwu dziękujemy, ale jednocześnie prosimy, aby Państwo paneliści pozostali z nami tutaj na tych wygodnych fotelach, ponieważ mamy jeszcze chwilę czasu do końca naszego spotkania i przewidzieliśmy właśnie możliwość nawiązania kontaktu z osobami, które nas oglądają. Wierzymy, że jest ich dużo. Mamy możliwość usłyszenia ewentualnych pytań, które być może dla Państwa będą przygotowane przez członków grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni i przedstawicieli uczelni, które są sygnatariuszami deklaracji społecznej odpowiedzialności uczelni. Ja już tutaj otworzyłam komputer przed sobą, gdzie widzę Państwa, którzy właśnie są z nami na Zoomie połączeni. I w tej chwili zwracam się właśnie do Państwa, którzy nas oglądają za pomocą platformy Zoom, czyli członkowie grupy roboczej i przedstawiciele uczelni. Oddajemy teraz Państwu głos. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę zadać pytanie i dowiedzieć się czegoś więcej na temat wyzwań w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni, na temat tych pytań, które też były zadawane w ramach badania diagnoza społecznej odpowiedzialności uczelni. Proszę Państwa, to jest czas dla Państwa. Oddajemy Państwu głos. Proszę przez podniesienie ręki zasygnalizować i ja będę Państwu udzielała głosu. Chwileczkę damy Państwu szansę, abyście Państwo mogli się właśnie przygotować. Widzę też, że jest pytanie zadane na czacie. Ja już tylko jeden moment muszę ten czat, niestety muszę go tu otworzyć, żebym go mogła odczytać. Proszę Państwa, widzę tak, że tu jest dużo, dużo bardzo pozytywnych komentarzy na czacie. Widzę, że właśnie duże brawa, że bardzo dziękuję Państwu za możliwość uczestniczenia w takiej ciekawej debacie. Pozdrawiają Państwo nas. Mało tego, ktoś, kto się nie zidentyfikował, nie mogę odczytać, uważa, że młode pokolenie wymusi na uczelniach i na jej pracownikach działanie zgodne z ESG, czyli z tym założeniem Environment, Social and Governance, czyli środowisko, kwestie społeczne i kwestie zarządcze. Ci młodzi, przepraszam, nie mogę tego tutaj doczytać, ci młodzi, no niestety mamy takie tutaj techniczne warunki, że nie widzę. Dziękuję Państwu za możliwość wysłuchania ciekawej debaty, ważnej dla budowania społecznej odpowiedzialności. Bardzo interesujące wypowiedzi. Widzę, że jest pytanie do Pana Rektora Wachowiaka i widzę, że jedna osoba prosi o głos. Najpierw może spróbuję odczytać to pytanie do Pana Rektora. Jak w przypadku wykrycia nieprawidłowości,
Niestety nie widzę tutaj całości. Jeden moment. O, już mam. Jak postępować i pokonać wewnętrzny opór uczelni? Pytanie do pana rektora Wachowiaka. Do wprowadzenia zmian w przypadku niechęci, przyznania się do błędów, ponoszenia odpowiedzialności za swoje działania i zaniechania. Nie jest to łatwe pytanie. Chętnie bym delegował władzę na innych panelistów, ale poproszę o pomoc też państwa. Natomiast myślę, że podstawową rzeczą to jest ta kultura organizacyjna, o której mówiliśmy, i budowanie kultury organizacyjnej na zaufaniu. Bo jeżeli mamy do siebie zaufanie, to nawet każdy z nas przyjmie najgorszą prawdę. To jest po pierwsze budowanie kultury na zaufaniu. Po drugie, budowanie kultury organizacyjnej opartej na wsparciu, że my jako społeczność akademicka, jako ta wspólnota powinniśmy siebie nawzajem wspierać. I trzecia rzecz bardzo ważna według mnie, a mianowicie pokora. I myślę, że tej pokory nam wszystkim brakuje. A jednak powinniśmy do wszystkiego, co się dzieje na uczelni, co dotyczy nas, powinniśmy podchodzić po pierwsze z dystansem, a po drugie powinniśmy podchodzić z pokorą. To co mówił pan rektor, że nieważne jest ja, a ważne są my. I to właśnie się, myślę, że wpisuje, ale jakbyście państwo mieli coś do dodania, na pewno tak, to oddaję głos pani profesor. To na pewno jest bardzo trudne pytanie w nawiązaniu też do tego, o czym pan rektor powiedział, o tej hierarchiczności. Rzeczywiście w tej kulturze uczelni są takie miejsca, które powodują, że ta instytucja nie funkcjonuje tak, jakbyśmy chcieli, ze względu na swoją rolę, ze względu na swoją historię. I to jest jeden z takich przykładów. Natomiast ja nie jestem w tej chwili we władzach, więc nie dotyczy to mnie, więc mogę tylko powiedzieć, że jedną rzeczą, jaką nie wolno zrobić, to nie wolno zamiatać pod dywan takich trudnych problemów. One muszą gdzieś, nie wiem jak, bo to zależy od tego, jaki to jest problem, kogo dotyczy, jakie jest tam, że tak powiem, jaka nieprawidłowość, o jakim charakterze, ale absolutnie za każdym razem trzeba coś z tym zrobić. Dlaczego? I nie chodzi o to, żeby kogoś ukarać i tak dalej, i tak dalej, ale chodzi o to, że zaufanie buduje się wtedy, kiedy wszyscy członkowie tej wspólnoty wiedzą, że gdyby coś się takiego stało po raz kolejny, to będzie jakaś reakcja. Czyli innymi słowy, ja nie znalazłam rozwiązania, tylko wskazuję na to, czego nie można zrobić, czyli skoro jest trudny problem, nie można go zamieść pod dywan. Jakkolwiek on nie byłby trudnym, należy stanąć przed tym wyzwaniem i próbować go rozwiązać. Jak? No to zależy już od kontekstu i od sytuacji. I akurat ta rzecz jest niezwykle ważna, bo ona stanowi, buduje to wszystko, o czym pan rektor powiedział, czyli zaufanie, to wsparcie, nawiasem mówiąc, bardzo mi się podoba. Wsparcia powinno być zdecydowanie więcej. Pracownicy powinni wiedzieć, że mają to wsparcie w każdej sytuacji. Co do pokory, no to uważam, że wszystkim nam brak pokory to jest duży kwantyfikator. Ja myślę, że niektórzy mają odpowiednią pokorę, natomiast może nie jest ona w takiej dawce, jaka powinna się pojawić. To tak na wszelki wypadek. Tak w ogóle uogólnianie, przepraszam, to nie powinniśmy uogólniać, więc tutaj się zgadzam. Ja bym dodał jeszcze jedną rzecz. Przy okazji przyszło mi na myśl, analizując to pytanie, co dla mnie szczególnie jest ważne, a mianowicie pewna doza empatii jeszcze. Pani, proszę bardzo.
Ja właściwie zgadzam się tak z profesor Filek zdecydowanie, żeby nie zamiatać spraw pod dywan. Uważam, że z punktu widzenia pracownika, który musi dostawać jasny sygnał, co jest wartością, którą wszyscy cenimy, to taka transparentność jest po prostu niezwykle ważna. Właściwie bez tej transparentności budowanie atmosfery zaufania nie będzie możliwe. Dziękuję bardzo. Pan rektor jeszcze. Po pierwsze dziękuję, że Państwo nas oglądacie to i bierzecie udział w tej dyskusji. Po drugie, wydaje mi się, trochę odpowiadając na pytanie, które nam zostało zadane, że każdy członek społeczności uniwersytetu czy wspólnoty uniwersytetu ma tak samo wartościowy głos. I o tym musimy pamiętać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, prosta zasada. Dialog zaczyna się od słuchania i od wiary w dobre intencje. I jeżeli z tym możemy zacząć, to myślę sobie, że konflikty, które się są w uczelniach, będą w uczelniach, co więcej, może nawet będą narastać, to dzięki tym narzędziom dialogowym można rozwiązywać. Ja zawsze mówię, proszę Państwa, że należy dwa razy więcej słuchać niż mówić i myślę, że to jest dobra zasada, ale wiem, że są pytania jeszcze. Tak, mamy jeszcze kolejne pytania na czacie, ale zgłasza się też osobiście do zadania głosu pan Arkadiusz Zalewski. Bardzo proszę, panie Arkadiuszu, proszę tylko się jeszcze przedstawić, jaką organizację pan reprezentuje. Za chwilę realizator nas połączy z panem, aby pan mógł zadać pytanie osobiście. Bardzo proszę. Halo, czy jestem słyszalny? Tak, słyszymy pana, tylko nie widzimy, ale... Proszę wybaczyć, Arkadiusz Zalewski. Umówmy się, że mityguję ślad węglowy, nie włączając kamery, żartobliwie. Ale najważniejsze, że jestem słyszalny. Ja chciałbym do panelistów zadać pytanie w kontekście aktualizacji obecnie celów zrównoważonych rozwoju w kontekście tego, co się dzieje na arenach międzynarodowych. Wspomniane zaufanie przez pana rektora jest dzisiaj mocno, bym powiedział, nadwyrężane, zwłaszcza jeśli chodzi o instytucje na przykład finansowe, a mówię tu o bankach szwajcarskich, co też powoduje, że Polska nie klasyfikuje, czy nie klasyfikowana była jako w tym indeksie zaufania zbyt wysoko. Patrząc na indeks szczęśliwości, też bym powiedział, kraje skandynawskie górują, my mamy 39. pozycję. Czy w związku z powyższych jakby tych okoliczności nie byłoby zasadne zweryfikowanie celów i metod tak naprawdę osiągania tych celów, tak aby uzyskać pewną aktualność w kontekście wyzwań, które stoją przed społeczeństwami naszych uczelni, aby mogli odnaleźć się w tej rzeczywistości? I ostatnie pytanie też do panelistów w kontekście tego, co powiedziałem, czy pewnego rodzaju niezasadne byłoby zdefiniowanie pewnych ryzyk i określenie, jak powinniśmy mitygować je z punktu widzenia właśnie tych inicjatyw, które propagujemy wśród wewnętrznej społeczności. Dziękuję bardzo, kłaniam się. Dziękujemy panu prezesowi. Kto z panelistów by chciał odpowiedzieć? Bo nie chciałbym zdominować panelu. Widzę, że pan rektor chętny. Pan rektor, tak. Nie wiem, czy chętnie, ale z poczucia odpowiedzialności. O tej odpowiedzialności mówimy. To bardzo trafne pytanie, ale wydaje mi się, że akurat deklaracja społecznej odpowiedzialności uczelni jest pewną ramą, w której wiele inicjatyw się mieści, także te, o których pan bardzo słusznie mówi. I ta sytuacja międzynarodowa, odpowiedzialność za biznes, także odpowiedzialność za dobrostan naszych pracowników. To wydaje mi się rzeczy, które będą w przyszłości programowo wpisane w społeczną odpowiedzialność uczelni. Odpowiedzialność za dobrostan naszych pracowników, naszych studentów, doktorantów oczywiście także. I znowu nie po to tylko, żeby było dobrze i miło na uczelniach, tylko żeby były zasoby, które pozwalają naprawdę zmierzyć się z wyzwaniami, które dzisiaj przerastają być może nawet nasze wyobrażenia. Ja też mam takie przekonanie, że tam, gdzie trzeba budować zasoby, to należy je po prostu budować, ponieważ przyjdzie czas, kiedy będziemy musieli z nich skorzystać. Już były takie sytuacje niedawno i to jest rzecz nie do przecenienia. To bardzo krótki komentarz z mojej strony.
To jest ważne, jeszcze nawiązując do tego, co pan rektor mówił na początku, że wyższe uczelnie powinny cały czas się transformować, cały czas jednak uwzględniać to, co się dzieje w otoczeniu, a nawet wyprzedzać to otoczenie, wyprzedzać tą przyszłość, bo jednak my jako wyższe uczelnie powinniśmy dawać przykład innym, więc to wyprzedzanie przyszłości według mnie jest istotne. Pan przewodniczący Michał. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że do tego pytania należałoby się odnieść niejako dwutorowo, bo z jednej strony jest to pytanie o aktualizację pewnych dokumentów czy koncepcji, które są w jakiś sposób sformalizowane. Jak najbardziej jestem przekonany, że one powinny się rozwijać, powinny ulegać dostosowaniu do aktualnych potrzeb. No musimy zawsze iść z duchem czasu i obserwować okoliczności, które nas otaczają, no bo nad tym też ta wielokrotnie tu wymieniana odpowiedzialność nasza polega, żeby obserwować, co się dzieje dookoła nas i w tym kontekście prowadzić naszą działalność. Natomiast myślę, że nie powinniśmy też tutaj przemilczeć tego, jak bardzo w pewnych kluczowych momentach, w ostatnich czasach, w ostatnich latach ta społeczna odpowiedzialność uczelni wybrzmiała. Bo najpierw to oczywiście pandemia COVID-19 i nie mówię tutaj tylko o wsparciu osób, których ta pandemia w sposób bezpośredni dotykała, ale proszę też zwrócić uwagę, jak błyskawicznie uczelnie przeprowadziły procesy dostosowania tak naprawdę całego systemu i zwyczajów, w jakich się znajdujemy, do rzeczywistości też często wirtualnej. To, że my dzisiaj też na webinarze się spotykamy, nie na konferencji, po części jestem przekonany również zasługą uczelni, które bardzo dynamicznie po rozpoczęciu pandemii doprowadziły do wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań. Więc to taki najbardziej wymierny przykład tej społecznej odpowiedzialności uczelni w kontekście pandemicznym. No ale później oczywiście wszystkie działania bardzo szeroko zakrojone w kontekście konfliktu na Ukrainie. Działania, które z jednej strony wiązały się ze wsparciem naszych gości z zagranicy, tutaj przyjeżdżających do Polski, ale z drugiej strony cały obszar działalności naukowej, wykonawczej, takiego wsparcia już bardzo infrastrukturalnego. Więc myślę, że w tej dyskusji warto o tych dwóch rzeczach wspomnieć, żebyśmy też, mimo że wyrażamy pewien pesymizm dotyczący tego, jak ta społeczna odpowiedzialność nauki się rozwija, to też pamiętajmy o tym, że w sytuacjach, w których jest ona potrzebna jako działanie bardzo dynamiczne, nagłe i trzeba stanąć po prostu na wysokości zadania, to pamiętajmy o tym i jestem o tym bardzo mocno przekonany, że wspólnota akademicka zawsze na te potrzeby odpowiada i odpowiada na nie przede wszystkim skutecznie. Wiem, że jest jeszcze jedno pytanie, tak? Tak, jest jeszcze jedno pytanie na czacie, bo do głosu więcej osobiście się nikt nie zgłasza z Państwa. Pytanie, które odnosi się w kontekście do wyników badań diagnozy społecznej odpowiedzialności uczelni, na przykład na polu osób z niepełnosprawnościami. I pytanie dotyczy tego, jak w przypadku wykrycia nieprawidłowości ze strony uczelni, właśnie w tym kontekście diagnozy społecznej odpowiedzialności uczelni, ma się dobro ewentualnych ofiar w odniesieniu do interesów uczelni. Czy napięty budżet, czy finanse mogą stanowić jakąś przeszkodę do realizowania pewnych właśnie zagadnień związanych ze społeczną odpowiedzialnością uczelni? Z osobami niepełnosprawnymi. No. Właśnie też tutaj nie do końca jest to czytelnie zadane pytanie. Tu pewnie chodzi o ograniczenia finansowe, które na przykład nie pozwalają uczelniom przystosowanie się w całości dla osób z niepełnosprawnością. I to tak, rzeczy... jeśli mogę dodać, tu jeszcze po raz kolejny autor dodaje, czy napięty budżet uczelni może być właśnie podstawą do no, pewnych właśnie nieprawidłowości. Znaczy nie, no, do nieprawidłowości nie może nie być. Może. To nie może być, to na pewno nie może być. Natomiast no, nie możemy powiedzieć, że mamy takie budżety, że wszystko zrobimy od razu. No, są w tej sferze zaniedbania, no, chociaż na SGH mamy budynki zabytkowe, gdzie kiedyś w ogóle nie przywiązywano do tego ważnego zagadnienia wagi, więc sukcesywnie staramy się przystosować te budynki dla osób z niepełnosprawnością, ale też są różnego rodzaju
projekty, gdzie możemy pozyskać środki finansowe i uczelni pozyskują te środki finansowe. Na przykład na SGH jest realizowany bardzo duży taki projekt inkluzywny SGH. Ale pani rektor. No ja akurat chętnie odpowiem, dlatego że przez wiele lat problematyką osób z niepełnosprawnością się zajmowałam i jest tak, jak pan rektor powiedział, kwestia osób z niepełnosprawnością w Polsce naprawdę dosyć dobrze została rozwiązana. W tej chwili ten grant, o którym pan rektor mówi, to bardzo wiele uczelni, już jest trzecia edycja grantu Dostępna Uczelnia. Tylko że problem polega na tym, podejrzewam, że albo to jest nieprawidłowość i wtedy uczelnia źle funkcjonuje i taki student ma prawo domagać się, jeśli są jakieś standardy na tej uczelni ustalone, jeśli są jakieś zapisy mówiące o prawach studenta z niepełnosprawnością, tu każda uczelnia ma swoje rozwiązania, to powinien to zgłaszać. Jest przy KRASP-ie Komisja do Spraw Wyrównywania Szans Edukacyjnych, tam osoba mogłaby się zgłosić. Natomiast jest inny jeszcze problem. Otóż 15-20 lat temu uczelnie zaczęły na tym polu dokonywać zmian i nie wszystkie uczelnie to czyniły. Dopiero teraz, kiedy 3 lata temu pierwszy program NCBR-u został otworzony, uczelnie zyskały pieniądze i zaczęły wprowadzać te zmiany, ale problem polega na tym, że jak się skończy projekt, to nie wiadomo, czy uczelnie utrzymają te rozwiązania. To są kosztowne rozwiązania. I problem moim zdaniem jest w tym, żeby każda uczelnia oprócz grantu również przeznaczała co roku jakąś kwotę na to, żeby poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością. A najlepiej, żeby było zrzeszenie studentów z niepełnosprawnością, które będzie współpracowało z władzami uczelni w celu ustalania priorytetów, które z rzeczy w zależności od rodzaju studentów z niepełnosprawnością należy w pierwszej kolejności zrealizować. Ale wydaje mi się, że poza tym może przypadkiem, generalnie Polska poszła znacząco do przodu, jeśli chodzi o wsparcie, przynajmniej w dużych aglomeracjach, jeśli chodzi o wsparcie studentów z niepełnosprawnością. Bardzo dziękujemy za te odpowiedzi. Widzę jeszcze jeden komentarz na czacie, który brzmi, że odnoszę wrażenie, że wiele uczelni podejmuje liczne działania intuicyjnie, reagując na potrzeby otoczenia. Może więc brak świadomości, że to wpisuje się właśnie w ideę społecznej odpowiedzialności uczelni. Tak się zgadzamy. Trochę tak jest, że trochę intuicyjnie. Potrzeba większej świadomości, większego jakby przemyślenia tego, co się chce zrobić. Ale dobrze, że na razie intuicyjnie, a jak młody doktorant powiedział, z czasem przejdziemy na wyższy poziom. Tak, ja bym chciała tylko dodać, że uważam, że podejmowanie intuicyjnie działań, które używając tego określenia wpisują się w działania społecznej odpowiedzialności uczelni jest bardzo pozytywne. Uważam wręcz, że jakby to jest właśnie ta oddolna siła, która w dobry sposób rozpoznana może właśnie wzmocnić działanie całej uczelni i z punktu widzenia pracowników również. To jest coś, znaczy to jest ten element dialogu, ponieważ bardzo często takie, można powiedzieć, naprawcze wskazówki mogą się zdecydowanie pojawić w różnych ankietach, w różnych nawet rozmowach pracowniczych i warto właśnie te oddolne inicjatywy w taki sposób wykorzystywać. Nie muszą mieć ci pracownicy świadomości, że oni realizują deklarację społecznej odpowiedzialności uczelni. Tak, ja się zgadzam, że pracownik nie musi mieć świadomości, ale uczelnia musi mieć świadomość. Więc też tutaj oczywiście na tym etapie rozwoju każda inicjatywa jest ważna, natomiast jednak powinna być strategia społecznej odpowiedzialności uchwalona przez uczelnię i podejmowane działania, żeby one były spójne z tą strategią, bo wtedy osiągniemy większe efekty.
Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, jeszcze ostatni komentarz z czatu, w którym uczestniczą członkowie Grupy Roboczej do Spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni oraz przedstawiciele uczelni, które są sygnatariuszami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Ostatni komentarz. Dziękuję za bardzo inspirujące spotkanie. Myślę, że takie spotkania, mimo wskazania wielu problemów, dają dużą dozę optymizmu i zachęty do dalszych zmian. Bardzo dziękujemy pani, która ten komentarz nam tu przekazała. Proszę Państwa, zbliżamy się już do końca i o zamknięcie naszego spotkania, naszego webinarium poproszę pana Dominika Szostaka, który jest naczelnikiem Wydziału Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w naszym Ministerstwie Funduszy Polityki Regionalnej i jednocześnie też reprezentuje Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD. Dziękuję bardzo. Wszystkim Państwu również bardzo dziękuję za wspaniałą debatę i bardzo ciekawe wypowiedzi. Ja muszę przyznać, że te hasła, stwierdzenia, określenia, które dzisiaj padły, są również ogromną inspiracją dla nas, dla osób, które zajmują się pracami nad dokumentami międzynarodowymi, które w praktyce dotyczą społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw czy odpowiedzialnego biznesu. I takie dzisiejsze wypowiedzi dotyczące poszerzania horyzontów, budowania systemu odpowiedzialnej organizacji, budowania społeczeństwa w duchu wiedzy, kwestie nie tylko poprawy wizerunku, ale większej strategicznej idei. To wszystko oddziałuje również na nasze prace, oddziałuje na nas, na osoby, które tworzą dokumenty, akty prawne i dzięki takim spotkaniom możemy mieć troszkę inny pogląd na wiele spraw, które w takich dokumentach są rozstrzygane. Ja tylko Państwu powiem, że aktualnie pracujemy nad dwoma ważnymi dokumentami. Pierwszym z nich to są wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych, to jest dokument OECD i też zbliżają się prace nad dyrektywą dotyczącą należytej staranności, w których również aktywnie bierzemy udział. I na koniec chciałbym bardzo serdecznie zachęcić członków grupy, jak również ekspertów polecanych przez członków grupy i członków zespołu do brania udziału, zapisania się do nowo utworzonej grupy dotyczącej należytej staranności. Planujemy, że ta grupa robocza rozpocznie swoje prace w kwietniu bieżącego roku i będzie taką podporą dla ministerstwa, ministra w pracach nad dyrektywą dotyczącą należytej staranności. Zachęcam również do śledzenia naszej strony internetowej, która wszystkie wydarzenia są na tej stronie internetowej zapisane. Jest ona również bogata w treść, zarówno jeżeli chodzi o nasze prace dotyczące dokumentów międzynarodowych, jak i również prace Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w zakresie promocji, jak i w zakresie postępowań, które ten punkt prowadzi. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia.